Nagrywanie i wtedy oficjalnie Państwa jeszcze przywitam. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać wszystkich na kolejnym seminarium ajdukiewiczowskim przygotowywanym przez Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Paweł Grabarczyk, o którym parę słów wypada mi powiedzieć. Pan profesor Grabarczyk pracuje jako Associate Professor IT University of Copenhagen oraz jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Paweł Grabarczyk zajmuje się filozofią języka, w szczególności teoriami znaczenia oraz filozofią umysłu. Zajmuje się także badaniem gier, w szczególności ontologią gier oraz podstawami informatyki. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Replay, The Polish Journal of Game Studies. Niedawno pan profesor opublikował monografię poświęconą właśnie rozwinięciom ajdukiewiczowskiej teorii znaczenia. I dzisiaj również pan profesor zechciał przedstawić odczyt związany z tą swoją koncepcją. I jego odczyt jest zatytułowany Semantyka prohibicyjna jako rozwinięcie dyrektywalnej teorii znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za przedstawienie. Tak, właśnie to, co dzisiaj, ta teoria, którą dzisiaj przedstawię, wydaje mi się, wpisuje się dobrze w ramy tego seminarium, tego cyklu spotkań, ponieważ no, jest to rozwinięcie teorii Ajdukiewicza. Pozmieniałem tam sporo, więc od razu zaznaczę, że proszę nie brać tego, co mówię, jako historycznej analizy teorii Ajdukiewicza. Jest to raczej właśnie taka nowa teoria zbudowana na bazie Ajdukiewicza, ale moim zdaniem zachowująca jakieś podstawowe idee i ducha tej teorii. I to będę starał się pokazać. Zacznę od tego, żeby w ogóle zadać takie ogólne pytanie, czy warto poszukiwać nowych teorii znaczenia, no bo wiadomo, że tych teorii znaczenia jest sporo i w zasadzie niektórzy by powiedzieli, że to może już jest przebrzmiała tematyka. I są ku temu pewne powody oczywiście, to nie jest tylko takie gadanie. Znaczenie to jest centralne pojęcie dwudziestowiecznej analitycznej filozofii języka i w jakiejś mierze też do XXI wieku ono weszło jako taka centralna kategoria. Niemniej w XX wieku to wydaje mi się, że można bez większego ryzyka powiedzieć, że to jest to pojęcie, które wszyscy chcieli zdefiniować, powiedzieć, czym znaczenie jest i uważali, że to jest jakby jedno z takich kluczowych zadań filozofii analitycznej. No i to spowodowało oczywiście powstanie wielu różnych teorii, ale no te istniejące rozwiązania okazały się niezadowalające dla filozofów i tutaj powiedziałbym w ten sposób, że no, jak mówimy, że coś jest niezadowalające w filozofii, to często to jest wynik tego, że stawiamy sobie poprzeczkę, moim zdaniem, za wysoko i oczekujemy, żeby teorie były czymś, co zaakceptuje każdy. No, takich teorii to praktycznie nie ma i to wydaje mi się, że w większości dziedzin takich nie ma, a przynajmniej poza jakimiś takimi kluczowymi teoriami w rodzaju teorii ewolucji, gdzie rzeczywiście wszyscy rzeczywiści badacze to raczej się zgadzają z tą teorią. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto ma pomysł, że może coś inaczej dałoby się opisać. Więc oczywiście, kiedy mówię, że one okazały się niezadowalające, to nie mam na myśli tego, że wszyscy się na nie, że nie wszyscy się na nie zgodzili, ale raczej to, że no one naprawdę wszystkim się nie podobały wręcz, poza twórcami. Zawsze jest tak, że te teorie w zasadzie no, nie chwyciły i okazywały się raczej, powiedziałbym, inspiracją do znajdowania kontrprzykładów, kłopotów itd. Więc można powiedzieć, że w dużej mierze ten projekt tworzenia teorii znaczenia zakończył się niepowodzeniem. I to doprowadziło do takiego sceptycyzmu wobec teorii znaczenia, a nawet bym powiedział semantycznego nihilizmu. Quine był tu doskonałym tego przykładem, takiego przekonania, że no chyba w ogóle nie warto próbować, no ale nie dlatego, że po prostu nam się nie uda, tylko nawet niektórzy badacze doszli do takiego wniosku, że po prostu to pojęcie nie jest potrzebne, że możemy wyjaśnić to, co chcieliśmy wyjaśnić za jego pomocą w jakiś inny sposób. Albo też może się okazać, że to, co chcieliśmy wyjaśniać w ogóle, można sobie to darować. No więc ja oczywiście nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, no ale ono w pewnym momencie było dość widoczne. No ale teraz, kiedy się zastanawiałem nad tym, no jak można by bronić teorii znaczenia i bronić
powiedzmy, sensowności tego projektu tworzenia, nie konkretnej teorii znaczenia, tylko sensowności tego projektu jako całości, czyli że warto w ogóle się tym zajmować, to wtedy stanąłem przed takim pytaniem, jakie właściwie kryteria mamy przyjąć, żeby ocenić powodzenie takiej teorii. To znaczy, no wiadomo, że autor jak stworzy teorię, to jest z niej zadowolony i myśli, że to jest w ogóle świetna rzecz, ale no jak on ma właściwie przekonywać innych, że to jest potrzebne? No więc po prostu zastanowiłem się, czego właściwie chcemy od tej teorii znaczenia i kiedy możemy powiedzieć, że jej się udało zrobić to, co sobie zamierzyliśmy. Więc można to jeszcze bardziej potocznie określić takim pytaniem, jak sprawdzić, czy teoria znaczenia działa, czyli jak ja mogę przekonać innych, że to jest działająca teoria i robi to, czego od niej chcieliśmy wszyscy. No i żeby to zrobić, wymyśliłem sobie taki zestaw z zakresu obowiązków pojęcia znaczenia, czyli przyglądając się literaturze, przyglądając się różnym teoriom i powodom, które autorzy tych teorii podawali dla stworzenia tej teorii, swojej teorii, pomyślałem sobie, ok, zobaczmy, co te teorie, rozmaite teorie miały dla ludzi robić i jak one miały działać. I patrząc sobie na te różne wyjaśnienia, skonstruowałem taką listę oczekiwań, czy właśnie zakres obowiązków pojęcia znaczenia. I od razu wspomnę, może na początek, żeby nie było nieporozumień, że przedstawiając tę listę, ja nie sugeruję, że każdy autor życzył sobie, żeby teoria znaczenia robiła wszystko z tej listy. To jest raczej tak, że to jest taka kompilacja, że część autorów uważała, że teoria znaczenia powinna robić te 4 rzeczy, inny autor może uważał, że 5 innych rzeczy i tak dalej. Oczywiście jest to też lista niekompletna, podejrzewam, że są jeszcze jakieś rzeczy, o których nie pomyślałem. Starałem się być w miarę szczegółowy i rzetelny tutaj, ale wiadomo, że to jest tak, że coś mogło mi umknąć. No więc przejdę teraz przez ten zakres obowiązków, żebyśmy mieli taki obraz tego, czego od teorii znaczenia jakichkolwiek oczekiwano w historii tego pojęcia. No więc po pierwsze, i to jest wydaje mi się kluczowe, bardzo wielu badaczy uważało, że pojęcie znaczenia ma nam objaśnić mechanizm odniesienia przedmiotowego. No i to jest taki, powiedzmy, tradycyjny sposób patrzenia na znaczenie, na pojęcie znaczenia, w którym to tradycyjnym modelu przyjmuje się, że znaczenia to są takie instrukcje obsługi słów, takie instrukcje obsługi, które pozwalają mi użyć słowa tak, abym się odniósł do tego, do czego zamierzałem. I gdybyśmy dowiedzieli się, czym są znaczenia, to byśmy się dowiedzieli tak naprawdę, jaki mechanizm stoi za tym, że udaje nam się za pomocą słów odnosić do tych obiektów, do których chcemy. Więc to byłoby oczywiście, jeżeli to one są tym mechanizmem, to poznanie ich, no, da nam poznanie tak naprawdę odniesienia przedmiotowego. Kolejnym zadaniem czy obowiązkiem teorii znaczenia miało być rozstrzyganie, czy dane wyrażenie w ogóle posiada znaczenie. Czyli te teorie miałyby nam dawać jakieś kryterium odsiewania sensu od nonsensu. Bo to też jest bardzo przydatne, mamy jakieś wyrażenie i chcielibyśmy na przykład jednoznacznie ustalić, że ono jest nonsensowne, no byłoby fajnie to umieć pokazać. Oczywiście w przypadku takich wyrażeń, które składają się z jednego słowa, jakieś nonsensowne słowo, które sobie tutaj możemy wytworzyć, to jest może i łatwe. To też nie jest łatwe, ale powiedzmy, że to nie generuje aż takich wątpliwości, ale w przypadku szczególnie wyrażeń złożonych, znamy wszyscy te wyrażenia złożone w rodzaju zielone kwadraty piją, zapomniałem dokładnie jak to szło, przykład Russella, to kiedy mamy takie złożone wyrażenia, to mamy co do nich takie poczucie, że no, z jednej strony mam wrażenie, że może powinniśmy je odczytywać, może powinniśmy się nad nim zastanawiać, może to jest metafora, którą powinniśmy złamać, a może to jest nonsens. I nawet jako użytkownik języka często nie jesteśmy w stanie ustalić, więc byłoby fajnie takie kryterium mieć. Następnie, oprócz tego, że no, jeżeli już mamy, powiedzmy, kryterium ustalające, czy dane wyrażenie w ogóle ma znaczenie, dobrze byłoby też ustalić, mając dwa wyrażenia, czy one są synonimami, czy nie. Bardzo przydatna funkcja teorii znaczenia, no bo wiemy dobrze, że ile kłopotów może wyniknąć z sytuacji, w których okazuje się, że na przykład dwa wyrażenia były synonimami, a myśmy o tym nie wiedzieli. Rezultatem tego może być to, że wypowiadamy trywialne tezy, a nie wiemy o tym,
Albo przeciwnie, kiedy nam się wydaje, że używamy wyrażeń zamiennie i że wolno nam to zrobić, a okazuje się, że nie powinniśmy tego robić, bo one nie mają tego samego znaczenia. Więc dobrze byłoby takie kryterium posiadać. Następnie, to jest jakby troszeczkę, powiedzmy, no, wersja, czy nazwałbym to jakieś rozszerzenie tego poprzedniego zadania. Dobrze byłoby wiedzieć, czy jakieś dwa wyrażenia z dwóch różnych języków są swoimi przekładami. No, oczywista dość funkcja, która jest jak najbardziej potrzebna. Zresztą widzimy na co dzień, że powiedzmy przez długi czas mieliśmy problemy na przykład z automatycznym tłumaczeniem tekstów. Teraz jest trochę lepiej, ale to z innych względów. Nie dlatego, że mamy dobrą teorię znaczenia, tylko mamy tłumaczenie maszynowe troszeczkę inaczej działające. Ale generalnie jak ktokolwiek z Państwa używał, a podejrzewam, że używaliście Państwo najbardziej popularnego w tej chwili tłumaczenia maszynowego, czyli Google Translate, to łatwo zauważyć, że Google Translate o wiele lepiej tłumaczy większe kawałki tekstów, zdania albo nawet akapity niż słowa. W przypadku słów często podaje bardzo złe synonimy. A to dlatego, że on działa troszeczkę na innej zasadzie i tak naprawdę ustalenie synonimiczności, ustalenie, że dane jedno słowo, konkretne pojedyncze słowo jest przykładem w dwóch różnych językach, sprawia tej technologii nadal duże trudności. Czyli krótko mówiąc, nawet mimo tego, że mamy już duże sukcesy z tłumaczeniami, tego nie rozwiąza. Następne, znowu podobny troszeczkę problem, to jest umiejętność rozstrzygania, czy dane pojedyncze wyrażenie, czy aby ono nie jest wieloznaczne. Znów tu chyba nie muszę przekonywać, że jest to bardzo istotne, w szczególności w filozofii, kiedy się tym razem okazuje, że twierdząc coś, używając tego samego wyrażenia i dochodząc do jakiegoś interesującego wniosku, może się okazać, że tak naprawdę po prostu używaliśmy tego wyrażenia w różnych miejscach, w różnych znaczeniach. I to byłby taki, powiedzmy, blok tych zadań, które trochę się wiążą ze sobą. Teraz parę takich zadań, które się odrobinę odmienne. Kolejne zadanie to jest pomóc rozróżnić pomiędzy sporami rzeczowymi i werbalnymi. To jest bardzo interesujący problem i wydaje mi się, że to jest taki problem, gdzie akademicka filozofia języka, taka, która interesuje, powiedzmy, to jest niszowe zainteresowanie badaczy, wychodzi bardzo naprzeciw potrzebom ludzi. Tamte też w pewnej mierze, no, o tłumaczeniach mówiłem przed chwilą, ale tutaj wydaje mi się, że to jest taki szczególny przypadek, kiedy rzeczywiście byłoby świetnie umieć ustalić, kiedy to ludzie, którzy niekiedy po prostu toczą wieloletnie spory na jakiś temat i nie mogą się dogadać i niekiedy te spory kończą się naprawdę już tym, że więcej jest w nich emocji niż dyskusji. I wtedy często mamy takie podejrzenia, może to jest spór czysto werbalny. I dobrze by było umieć taki spór czysto werbalny zidentyfikować i powiedzieć, ha, zaraz, tak naprawdę wy się w ogóle nie kłócicie, tylko po prostu używacie języka inaczej i można was w takim razie bardzo łatwo pogodzić ze sobą. Więc to jest idealna rzecz, która, no, można powiedzieć, to jest coś, w czym teoria znaczenia bardzo by się po prostu przydała dyskursowi publicznemu, nie tylko filozofom, nie tylko badaczom. Jeszcze może tylko wspomnę, bo to może nie być dla każdego jasne, jaki jest związek teorii znaczenia i tej idei rozróżniania pomiędzy sporami rzeczowymi i werbalnymi. No otóż związek jest taki, że kiedy mamy spór czysto werbalny, to znaczy po prostu, że się spieramy tak naprawdę o znaczenie słów, a nie o rzeczy. No więc dlatego właśnie teoria znaczenia ma tutaj takie kluczowe znaczenie. Następne zadanie to jest takie zadanie, powiedziałbym, bardzo filozoficzne, czy po prostu ontologiczne. To byłoby dobrze wyjaśnić, czym owe znaczenia są, bo to jest tak, że my mówimy często o znaczeniach słów, a jak to już sceptycy na to zwracali uwagę, kiedy używamy języka, to przedmiot, o którym mówimy, jest dany nam, widzimy go. Nie zawsze tak jest, ale jeżeli mówimy o jakimś fizycznym przedmiocie, jak na przykład o moim telefonie, no to widzimy przedmiot wszyscy, słyszymy wszyscy dźwięk, jak zauważyli sceptycy, czyli słowo. Słyszymy słowo, widzimy przedmiot, ale to, czego nie widzimy, co jest nie wiadomo gdzie, to jest to połączenie słowa z obiektem. I to połączenie słowa z obiektem, czyli odniesienie przedmiotowe,
miało być wyznaczane przez znaczenie, które jest jeszcze czymś innym i to już w ogóle nie wiadomo, gdzie jest. Więc tu jest taki problem, powiedziałbym, ontologiczny, że my mówimy o znaczeniach, a tak naprawdę nie do końca wiemy, czym one są, czy one są w umyśle, czy gdzieś w ogóle, nie wiem, w jakimś idealnym świecie. Co to takiego jest, krótko mówiąc? No i następna rzecz, której my moglibyśmy chcieć od teorii znaczenia, to aby teorie znaczenia rzucały jakieś światło, nie muszą kompletnie wyjaśniać nam tego, ale żeby rzuciły światło na proces przyswajania języka. No bo proces przyswajania języka możemy po prostu opisać mówiąc, że to jest taka procedura, w której ktoś nabiera, może nie nabiera, wytwarza w sobie ten zasób znaczeń, którymi będzie się posługiwał. Słyszy różne słowa i coraz więcej znaczeń tym słowom jest w stanie przypisać, coraz więcej znaczeń zna. Więc znów, powstawanie języka, który jest fascynującym problemem, powstawanie w sensie przyswajania, to jest powstawanie w tej kompetencji w jednostce. To jest fascynujący problem. Możemy go również opisać po prostu jako proces nabywania znaczeń, więc byłoby dobrze wiedzieć, jak to się w ogóle dzieje, że to nam się udaje, a wszyscy wiemy, że nam się to udaje. Więc jest to pewna taka ciekawa zagadka, która zagadką jest mechanizm, bo wiemy wszyscy, że to działa, tylko nie wiemy jak. Oczywiście jak mówimy o tym, że interesujemy się tym, w jaki sposób zasób znaczeń rozwija się u poszczególnego pojedynczego użytkownika, to możemy też mówić o tym i zadawać sobie pytanie o to, jak to w ogóle było z ewolucją języka w tej całej społeczności. W jaki sposób, w szczególności, jak to się działo, że następuje ewolucja języka, to znaczy, że pewne wyrażenia zmieniają swoje znaczenie na przestrzeni wieków. To jest taka rzecz, o której często można zapomnieć. Ja parę razy łapałem się na tym, że jak sprawdzałem sobie na przykład, nie wiem, czy Państwo kiedyś to robiliście, pewnie tak, filozofowie to takie rzeczy robią, że jak sobie patrzyliście na słowniki na przykład języka starogreckiego, to czasem można po prostu wpaść w podziw, a może nawet być całkowicie zdezorientowanym, bo się okazuje, że w takim słowniku starogreckiego jakieś wyrażenie ma naprawdę 12 czy 13 znaczeń. I wtedy ktoś sobie może myśleć, o rany, to ci starożytni Grecy, to oni chyba, jak oni się posługiwali w ogóle językiem, jeżeli ten jedno wyrażenie miało tyle znaczeń, a niekiedy nawet w ogóle te znaczenia były sprzeczne ze sobą. Odpowiedź oczywista jest taka, że nasze słowniki rejestrują historię tego języka z bardzo dużego okresu. I często jest tak, że to słowo, które sprawdzaliśmy, nigdy nie miało tylu znaczeń naraz. Zmieniało się to w czasie, więc byłoby dobrze poznać ten mechanizm, jak to się w ogóle dzieje, że jakieś słowo zmienia swoje znaczenie w trakcie życia danego języka. No i byłoby też dobrze wyjaśnić rolę czegoś, co ja nazywałem tutaj dyskursem semantycznym. Tutaj to jest takie wyrażenie, które ja sobie nadałem, więc wyjaśnię, o co tu chodzi. Chodzi po prostu o to, że byłoby dobrze powiedzieć, co ludzie potocznie mają na myśli, nie tylko filozofowie, kiedy zaczynają mówić o znaczeniach, odniesieniu, sensie wyrażeń, o synonimiczności, o nonsensie. No bo to jest tak, że te wszystkie terminy, które ja tutaj pokazałem, że jak mówiłem, byłoby fajnie, żeby teoria znaczenia definiowała, to w tym przypadku to jest tak, że to nie jest tylko domena filozofów czy teoretyków znaczenia, którzy fascynują się pojęciem znaczenia i używają tych terminów. Te terminy, jak wszyscy dobrze wiemy, są używane na co dzień i od czasu do czasu ludzie przechodzą na ten taki dyskurs, który nazywam dyskursem semantycznym, czyli po prostu zamiast o domenie przedmiotowej zaczynają mówić po prostu o znaczeniach słów i zaczynają debatować te znaczenia albo debatować samo pojęcie sensu i tak dalej. Więc co to się dzieje, kiedy ludzie przechodzą na taki metapoziom? Czemu to służy? I kolejna rzecz, jak widzicie, sporo z tych zadań, ale wydaje mi się, że one są przynajmniej na tyle różne, że to jest interesujące, mimo że jest to taka trochę wyliczanka. Byłoby też dobrze wyjaśnić coś, co nazwałbym dyskursami niereferencyjnymi. To wyrażenie jest stosowane w literaturze. Chodzi po prostu o te przypadki, bo jak ja mówiłem Państwu dotąd, to opowiadam o tych historiach,
o takich przypadkach, w których my używamy słów, odnosimy się do jakichś przedmiotów i nie wiemy do końca, jak to robimy i tak dalej. No ale przecież wiemy dobrze, że mówimy też bardzo często o rzeczach, o których skądinąd wiemy, że ich nie ma. Więc z różnych względów, na przykład dyskutujemy rozmaite zagadnienia związane z fikcją literacką, albo też po prostu mówimy hipotetycznie, albo po prostu chcemy mówić o czymś, czego nie ma, bo na przykład chcielibyśmy, żeby było, więc żeby zaistniało. Więc bardzo często mówimy o rzeczach, co do których nie spieramy się, że one nie istnieją, ale mimo to mamy poczucie, że rozumiemy się wzajemnie. A więc umiemy mówić ze sobą, ze zrozumieniem o rzeczach, co do których zgadzamy się, że ich nie ma. I to jest teraz pytanie, jak w ogóle można wyjaśnić takie zjawisko. Wydaje się, że pojęcie znaczenia jest tu kluczowe, dlatego że tutaj już nie ma tego odniesienia przedmiotowego, więc taka tradycyjna teoria powiedziałaby nam, no wtedy zostają tylko znaczenia i właśnie dlatego możemy się porozumiewać. I kolejna rzecz to jest to jakby takie pragnienie, aby teorie znaczenia nam powiedziały coś na temat normatywności języka, ponieważ jak wszyscy wiemy, język jest normatywny, w tym co oznacza, że w przypadku języka istnieją takie kryteria posługiwania się nim poprawnie i niepoprawnie. Czyli to, na tym ta normatywność polega, że czasami możemy komuś powiedzieć, używasz słów niepoprawnie. No ale teraz, jeżeli byśmy się posłużyli takim argumentem, komuś byśmy zarzucili brak kompetencji w kwestii użycia jakiegoś wyrażenia, no to dobrze byłoby wyjaśnić, na jakiej mocy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, na czym polega ta norma i w jaki sposób te normy funkcjonują w języku. No i niektórzy uważali, że właśnie to znaczenia nam te normy wskazują. I byłoby też dobrze wiedzieć, co to jest znać znaczenie. To znaczy, kiedy możemy o kimś powiedzieć, to jest troszeczkę taka pochodna tej normatywności, kiedy możemy o kimś powiedzieć, że jest kompetentnym użytkownikiem, że zna znaczenie wyrażeń. I ostatnie, byłoby też dobrze wiedzieć, niektórzy uważają, że byłoby też dobrze wiedzieć, że teorie znaczenia mogą nam dodać, co to jest rozumienie słowa jako takie. Kiedy ja mogę powiedzieć, że nie tylko znam znaczenie, ale rozumiem to słowo i czy to jest to samo, znać znaczenie i rozumieć, czy nie? To by była taka lista, wydaje mi się, że to już jest wszystko, którą znalazłem w literaturze, jak wspomniałem, patrząc, czego ludzie oczekiwali od teorii znaczenia i pomyślałem sobie, że no, pewnie nie jest tak, że można zrobić teorię, która robi wszystko, ale jakby idea byłaby taka, żeby zrobić jak najwięcej, co o czym zresztą zaraz powiem. Więc to kryterium oceny teorii znaczenia, bo od tego wyszedłem, zadałem sobie pytanie, kiedy mogę powiedzieć, że moja teoria znaczenia działa? Kiedy mogę przekonać ludzi, że tak, to jest działająca, dobra teoria znaczenia? No i to doprowadziło mnie do tych kryteriów, więc odpowiedź na pytanie, kiedy teoria znaczenia działa, jest mniej więcej takie. Więc teoria znaczenia działa tym lepiej, im więcej tych obowiązków spełnia. Czyli idealnie byłoby tak, gdyby spełniła wszystkie, to byłoby super, ale no nie bądźmy zachłanni. Czym więcej, tym lepiej. Takie przyjąłem założenie. Więc jeżeli jakaś teoria spełni przynajmniej część z tych zadań, to wskazywałby na to, że ona jest warta zainteresowania. I teraz oczywiście do tego należy dodać, że jeżeli ta teoria to spełnia te funkcje, no to jeszcze też jest dość ważne, żeby ona nie generowała nowych, trudnych do rozwiązania problemów. Bo jeżeli tak jest, że generuje nowe problemy, to może się okazać, że po prostu jest to dobrze znany przypadek lekarstwa gorszego od choroby, że jeśli się okaże, że rozwiązaliśmy te problemy, ale wygenerowaliśmy 12 innych, no to może nie było warto. I tak jak wspomniałem, nie należy zakładać, że pojedyncza teoria spełni wszystkie te obowiązki i też wydaje mi się, tak jak wspomniałem, też nie sądzę, żeby autorzy, którzy wskazywali na różne z nich, żeby ktokolwiek, jakikolwiek autor miał takie oczekiwanie, żeby to wszystko zostało spełnione. Niemniej różni autorzy wskazywali na różne z nich. I to, co jest dla mnie szczególnie ważne ze względu na mój projekt rozwinięcia teorii dyrektywalnej Ajdukiewicza, to jest to, że ta perspektywa zakresu obowiązków, którą przyjąłem, ona się przydaje szczególnie w przypadku teorii nieintuicyjnych, a taką, moim zdaniem,
teoria dyrektywalna i ta moja teoria również jest. To znaczy, to nie są teorie, co do których jak się ludziom je przedstawi, to oni powiedzą, tak, to jest dokładnie to, co ja zawsze myślałem o znaczeniach. Tak, właśnie podejrzewałem, że tym są znaczenia. Nie, przeciwnie. Zazwyczaj jest tak, że kiedy się przedstawi te teorie ludziom, to ludzie mówią, że to jest bardzo dziwaczny pomysł albo bardzo właśnie nieintuicyjny, zaskakujący pomysł opisywania znaczeń. No i wtedy dobrze jest mieć jakiś argument, powiedzieć, no dobrze, zgadzam się z tobą, że to może nie jest intuicyjne i że tak w zasadzie potocznie nikt o znaczeniach nie myśli, ale jak przyjmiesz ten nieintuicyjny punkt widzenia, to uda ci się zrobić pewną przynajmniej ilość tych rzeczy, które z teorii znaczenia miały robić. I dlatego właśnie ja mogę nadal nazywać to teorią znaczenia, bo częsty zarzut wobec teorii Ajdukiewicza i też zarzut wobec mojej teorii, którą na przykład sformułował recenzent książki na wcześniejszym jej etapie, kiedy po prostu musiałem dodać właśnie dużo wyjaśnień, było takie, że no to pojęcie znaczenia jest tak inne od tego, co normalnie byśmy chcieli za znaczenie przyjmować, że czy jest jeszcze sens nazywać to znaczenie? No więc odpowiedź byłaby taka, tak, ponieważ mimo iż to jest troszeczkę inny sposób myślenia, czy nawet mocno inny sposób myślenia, robi to dokładnie te, wykonuje to dokładnie te zadania, które chcieliście od teorii znaczenia. No to dlatego właśnie ja nazywam to teorią znaczenia. No dobrze, to teraz przejdźmy do bardzo skrótowego, naprawdę bardzo skrótowego, ponieważ chciałem się skupić na czymś innym w tym dzisiejszym wykładzie, a mianowicie skupić się na tym, żeby pokazać, czy uzasadnić, które z tych postulatów, czy które z tych ról, jakie teorie znaczenia miały wypełnić, ta moja teoria spełnia. Powiem też mniej więcej, w jaki sposób ona to robi, ale no, ceną za to jest to, że nie mogę przedstawić teorii w szczegółach. Zainteresowanych odsyłam do książki, na końcu jeszcze o niej wspomnę, więc taki bardzo ogólny zarys, proszę się nie niepokoić, jeżeli w tym zarysie teoria nie będzie się wydawała Państwu wystarczająco jasna. Jak mówię, nie da się zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Przedstawić tego, jakie są jej zalety i przedstawić, jakie są jej bardzo szczegółowe rozwiązania. Więc w takim bardzo, jak mówię, jeszcze ogólnym skrócie ta teoria zakłada, że w języku istnieją te tytułowe dyrektywy, czyli że ta teoria zakłada, że dla każdego prostego wyrażenia języka istnieje taki zbiór par, które składają się z okoliczności reprezentowanych tutaj przez literę O i pewnego zdania, takich, że użytkownik musi potwierdzić to zdanie Z w tych okolicznościach O. Czyli są dla każdego wyrażenia, raz jeszcze powiem to trochę prościej, dla każdego wyrażenia da się wskazać taki zbiór reguł, które mówią, jeśli znajdujesz się w takiej to a takiej sytuacji i jest ktoś ci zapyta, podsunie ci jakieś zdanie, określone zdanie, to w tych okolicznościach to zdanie ty musisz potwierdzić, bo inaczej, no inaczej co? Inaczej uznamy, że nie jesteś kompetentnym użytkownikiem języka. I teraz znaczeniem wyrażenia to jest rozlokowanie tego wyrażenia w tej całej sieci dyrektyw. Jest cała taki zbiór, czy jest to sieć, dlatego że pewne wyrażenia powtarzają się w różnych miejscach, więc te reguły się ze sobą wiążą poprzez to właśnie, że złożone są z tych samych elementów. Jak sobie weźmiemy cały taki zbiór reguł języka, to znaczenie wyrażenia to jest dosłownie mapa miejsc, w których ono się pojawia w tych regułach. Taka jest idea tutaj. Wydaje mi się, i to jest właśnie ta idea, którą uznaję za dość nieintuicyjną, ale na marginesie wspomnę, że to nie jest tak, że ta teoria Ajdukiewicza czy moje są teorie całkowicie odosobnione. Istnieje cały zbiór takich teorii, który się nazywa semantykami funkcjonalnymi i które mniej więcej coś takiego głoszą. To są takie holistyczne zazwyczaj teorie, które właśnie coś podobnego głoszą. Ajdukiewicz był tutaj pierwszym, który wpadł na taki pomysł, także jest absolutnie pionierem tego rodzaju semantyk i one nadal istnieją, jest kilka różnych, więc jest to powiedzmy podejście nieczęste, ale nie kompletnie odseparowane od reszty dyskursu filozoficznego. I teraz tak mniej więcej przedstawiała się ta główna idea Ajdukiewicza, że znaczenie to jest właśnie mapa miejsc wyrażenia w tych specjalnych
Będę o tym jeszcze mówił, dlaczego one są specjalne i jak to działa w tych specjalnych zdaniach, które w danych okolicznościach trzeba potwierdzić, bo inaczej nas, że tak powiem w cudzysłowie, wyrzucą ze społeczności językowej. I ja wprowadziłem kilka zmian, o których do tej teorii, które są dość znaczące i pozwalają rozwiązać właśnie pewne problemy, których teoria Ajdukiewicza nie rozwiązywała. To wspomnę o tych zmianach teraz, żeby dla tych, którzy znają teorię Ajdukiewicza, to jest szczególnie ważne, żeby wiedzieć, na czym będzie polegała różnica. Więc po pierwsze wprowadziłem dodatkowy typ dyrektyw, o którym wspomnę, nazywając go dyrektywami promotywnymi. Oryginalnie u Ajdukiewicza były trzy typy dyrektyw, ja wprowadziłem czwarty. Zaraz Państwu wszystkie te cztery typy pokażę. Oprócz tego dopuściłem częściową synonimię i częściowe przekłady. Tego u Ajdukiewicza nie było. U Ajdukiewicza coś albo było synonimem, albo nie, albo było przekładem, albo nie i nie było żadnych takich częściowych zazębień. Ja wprowadziłem takie rozwiązanie, że można mówić na przykład o tym, że jeżeli jakieś wyrażenie z jednego języka ma do jego mapa rozlokowań, można sobie nawet wyobrazić przestrzennie, jakieś takie punkty w różnych miejscach siatki. Jeżeli ta mapa jest dokładnie taka sama, jak na przykład mapa wyrażenia z innego języka, no to mamy kompletny przykład. A jeżeli jest tak, że na przykład zgadza się w 90%, do pewnego miejsca widzimy, że jest identycznie, a potem są małe różnice, to możemy to w mojej teorii odnotować i powiedzieć, tu jest częściowa synonimiczność. Więc to pozwoliło na bardzo duże otworzyło tę teorię na wiele takich ciekawych rozwiązań, których u Ajdukiewicza nie da się zrobić. I to się wiąże, uniezależniłem tę nową NDTZ, to jest nowa dyrektywalna teoria znaczenia, czyli ta teoria, którą ja zrobiłem na podstawie Ajdukiewicza, tym się odróżniam. Gdy piszę DTZ, to mam na myśli Ajdukiewiczowską, gdy piszę NDTZ, to ta moja teoria. Więc ta moja teoria odeszła od takiego pojęcia języków zamkniętych. To jest niezwykle nieintuicyjne pojęcie, które no nie mam tutaj czasu na to niestety. W książce to jest dokładnie opisane, dlaczego Ajdukiewicz posłużył się takim dziwnym pojęciem. Otóż Ajdukiewicz zakładał, że języki, o których mówi, to są takie języki, w których jakby już wszystkie znaczenia są, istnieją wszystkie znaczenia słów, jakie mogą tam być. Są takie języki można sobie tak wyobrazić, jakaś taka kompletna ewolucja, ostateczny etap ewolucji języka, kiedy on już ma wszystkie znaczenia w sobie, jakie są możliwe i już nic więcej się nie da z tym zrobić. Więc to jest dosyć taki bardzo, bardzo, jemu to było bardzo potrzebne, ale jest to jednocześnie, i on to doskonale wiedział, jest to jednocześnie ograniczenie, które sprawia, że ta teoria jest po prostu bezużyteczna, jeżeli chodzi na przykład o opis języków naturalnych, bo one nie są zamknięte. Więc to jest jakby absolutnie problem, który trzeba było rozwiązać i wydaje mi się, że udało mi się to zrobić. I w przypadku Ajdukiewicza, to jest też ważna zmiana, w przypadku ja ją troszeczkę, tę teorię Ajdukiewicza powiedziałbym, tak by chyba można nazwać, zradykalizowałem. Bo u Ajdukiewicza on wahał się, to widać w historii, tego, jak on pisał o tej teorii, że początkowo chyba chciał, żeby to była teoria znaczenia, ale potem ostatecznie zdecydował, że to jest, że dyrektywy dają jedynie warunki konieczne, a nie wystarczające znaczeń. W moim przypadku one całkowicie determinują znaczenie. Uważam, że to jest, i stąd się bierze ta nazwa prohibicyjna teoria, zaraz o tym będę mówił. A w tym przypadku to rozlokowanie po prostu jest znaczenie. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości czy osłabiania tego warunku. To jest dokładnie to, o co pytaliśmy, kiedy pytaliśmy, czym są znaczenia. Spójrzmy teraz na te dyrektywy. Ja tutaj, żebyście Państwo mniej więcej mieli obraz tego, na czym one mają polegać. Ci, którzy nie znają teorii Ajdukiewicza w szczególności, to się może Państwu przydać. Więc jak wspomniałem, są cztery możliwe typy dyrektyw. Pierwszy typ dyrektyw to są dyrektywy aksjomatyczne, które mówią mniej więcej coś takiego, ich struktura jest taka, bo to jest ich bardzo wiele, ale strukturalnie one wszystkie wyglądają w taki sposób, że niezależnie od okoliczności każą nam potwierdzić jakieś zdanie. Czyli niezależnie co się dzieje, w jakiej jestem sytuacji, jeżeli ktoś mnie zapyta na przykład, ale słuchaj, A jest identyczne z A, prawda? No to ja wtedy oczekuję się ode mnie, żebym powiedział, że tak, że owszem. To jest najprostszy typ dyrektyw, na podstawie których najłatwiej jest wyjaśnić resztę. Czyli że na przykładzie tych aksjomatycznych wiemy, że te dyrektywy, te reguły, to mają być takie właśnie, powiedziałbym, takie aksjomaty języka, nazwijmy to w ten sposób. Czyli takie reguły, które mówią,
masz potwierdzić to zdanie. W tym przypadku bardzo prosto, bo niezależnie od wszystkiego, masz potwierdzić to zdanie. W przypadku następnego typu dyrektyw, dyrektyw inferencyjnych, one są już troszeczkę bardziej skomplikowane, ale nadal czymś są, co jest dla nas bliskie, w tym sensie, że w zasadzie na przykład w logice takie rzeczy dobrze znamy i tak się uczymy w ogóle logiki. Inferencyjne reguły mówią tyle tylko, że jeżeli ktoś już potwierdził jakieś zdanie, jeżeli powiedział tak, to prawda, że, albo jest, raczej jest tak, że, nie używajmy słowa prawda, bo Ajdukiewicz nie używał tutaj tego określenia i te teorie da się wyrazić bez używania, bez powoływania się na prawdę. Jeżeli już potwierdzimy jakieś zdanie, to wtedy naszym obowiązkiem jest potwierdzić jakieś inne zdanie. No i przykładem tu są na przykład reguła modus ponens, ale generalnie reguły w logice tak są nam podawane, że jeżeli przyjąłeś ten poprzednik, no to musisz przyjąć ten taki, o, a taki następnik. I kolejna, i te dwa typy reguł, gdybyśmy się ograniczali do języków niezinterpretowanych, to właściwie wystarczą nam te dwa typy reguł, żeby opisać takie języki. No ale one są mało ciekawe z punktu widzenia teorii znaczenia, bo najbardziej ciekawe są po prostu języki naturalne w przypadku teorii znaczenia, więc do tego potrzebne są nam te dwie dodatkowe reguły. Reguły, dyrektywy empiryczne to są takie dyrektywy, które mówią nam, że jeżeli przeżywamy jakiś stan wewnętrzny, jeżeli znajdujemy się w jakimś stanie wewnętrznym i potwierdzamy, że się w nim znajdujemy, to powinniśmy potwierdzić pewne zdanie. Jeżeli na przykład, to jest przykład Ajdukiewicza, jeżeli on ma taki drastyczny przykład, że jak ktoś dotyka, grzebie coś przy moich nerwach, to na przykład dentysta, to powinienem, ja oczywiście ja to czuję, to jest też ważne, bo to nie chodzi o to, co się dzieje obiektywnie. Ważne jest to, czy ja mam ten stan, na przykład czy nie mam, czy nie jestem znieczulony. Jeżeli nie jestem znieczulony i odczuwam ból, to powinienem potwierdzić zdanie, że mnie boli, bo inaczej uznamy, że ja nie wiem, co to znaczy, że co to znaczy boli. No i ostatni typ to jest taki typ, który ja postanowiłem dodać, bo wydaje mi się, że on jest troszeczkę odwróceniem, potrzebnym do tego, żeby dobrze opisać języka, odwróceniem tych reguł empirycznych. Otóż w pewnych sytuacjach, gdy ktoś wyda nam komendę i my tę komendę zaakceptujemy, na przykład ktoś powie nam stop, ja mówię ok, ale dalej się poruszam, to znaczy, że czyli akceptuję pewne zdanie, ale nie uruchamiam odpowiednich funkcji motorycznych albo też nie powstrzymuję odpowiednich funkcji motorycznych, to też mogę być oskarżony o to, że nie wiem, co to znaczy stop. No więc to są takie te cztery typy i jedna taka istotna rzecz, o której Państwu chciałbym powiedzieć, bo być może część z Was ma już takie wątpliwości, to jest to, że ta teoria nie twierdzi, że my w dowolnym momencie zawsze będziemy zachowywać się tak, jak te dyrektywy mówią. Ta teoria jedynie mówi tyle, że jeżeli tak się zdarzy, że ktoś mnie, że tak powiem, wyzwie na taki semantyczny pojedynek, ja to nazywam po prostu próbą semantyczną w książce. Angielskie określenie, jakiego użyłem, to jest semantic trial, czy taki proces semantyczny. To jest, że od czasu do czasu ktoś, kto ze mną rozmawia, zaczyna podejrzewać, że właśnie nasz spór jest czysto werbalny, że nie rozumiemy się i wtedy taka osoba może przejść właśnie na dyskurs semantyczny i wyraźnie zapytać, ale zaraz. Teraz cię na przykład boli, prawda? Więc on po pierwsze sprawdza, czy ja mam dobre stany wewnętrzne, ale po drugie sprawdza, czy ja posługuję się właściwie wyrażeniem. Więc to są takie momenty w dyskursie, kiedy obie strony wiedzą, że tym razem to jest właśnie test języka, że chcemy skalibrować semantyki swoje, zobaczyć, czy posługujemy się tak samo wyrażeniami i wtedy zaczynamy posługiwać się tymi dyrektywami, które normalnie, w normalnym użyciu są bezużyteczne, bo są dla nas zbyt banalne, zbyt trywialne. To są takie sytuacje, w których ktoś miałby potwierdzać, że coś jest białe, dlatego że patrzy na białą kartkę z bardzo bliskiej odległości. Nikt tego nie potrzebuje robić i potrzebujemy to robić tylko wtedy, kiedy właśnie chcemy skalibrować swoją semantykę z drugą osobą, żeby się zorientować, czy czasem on nie używa słowa biały na oznaczenie, nie wiem, czerwonego. Więc ta teoria mówi tyle, że jeżeli ktoś jest postawiony przed takim właśnie, przed taką próbą semantyczną, to wtedy lepiej, żeby
potwierdził, bo inaczej po prostu będzie wykluczony z użytkowników języka, z grona użytkowników języka, albo przynajmniej użytkowników tego wyrażenia. Uznamy, że on po prostu nie wie, co to znaczy, a nie, że ma jakąś dziwną, na przykład dziwny pogląd na świat. Będę o tym jeszcze wspominał. I teraz ja nazywam tę teorię semantyką prohibicyjną, stąd tak jest to nawet w tytule wystąpienia. Dlaczego? Dlatego, że jest to taka semantyka, czyli taka teoria znaczenia, ponieważ słowa, to też może jeszcze tylko i drobna uwaga, używam terminu semantyka w takim znaczeniu, które było popularne przed Tarskim, bo teraz obecnie słowa semantyka zazwyczaj oznacza teorię odniesienia przedmiotowego, ale używało się i nadal się czasem używa tego terminu semantyka jako teoria znaczenia wyrażeń. I żeby była jasność, kiedy jakkolwiek mówię semantyka, to mówię teoria znaczenia i tyle. Więc ta semantyka, ta teoria znaczenia, określiłem ją jako mianem prohibicyjnej, bo ona się sprowadza do tego, że znaczenia nie robią nic więcej poza tym, żeby nam zakazywać używania wyrażeń w sposób niepoprawny. Czyli najlepiej to skontrastować, żeby była jasność, dlaczego ta semantyka jest tutaj szczególna. Tradycyjne semantyki, one często nam mówią, źle się wyraziłem, tradycyjne spojrzenie na teorię znaczenia jest takie, że ludzie chcieli, aby teoria znaczenia, to od czego wyszedłem, teoria znaczenia dawała nam przepis na użycie wyrażenia, czyli niemalże dawała nam taki całe spektrum możliwości użycia znaczeń. Ta teoria absolutnie tego nie robi. Teoria ta nie mówi, że znaczenie ma nam dać przepis na używanie. Znaczenie ma dać nam tylko zaznaczyć, gdzie są granice i jak nie należy używać wyrażeń. Stąd właśnie ta nazwa prohibicyjna. Wyjaśnię to jeszcze teraz dokładnie. Czyli można to wyrazić sloganem, że znaczenie wyznacza granice języka. Nie pokazuje, jak się nimi posługiwać, co robić dalej, tylko pokazuje, gdzie nie wolno nam wejść. Więc znaczenie słów, tak też można to wyrazić, znaczenie słów służy społeczności do postawienia granicy, poza którą członkowie tej grupy nie są już skłonni interpretować usłyszanych wypowiedzi. I to jest dość istotne. Zatrzymam się tutaj i troszeczkę to wyjaśnię. Idea jest taka, że znaczenia wyrażeń to są te momenty, znaczenia wyrażeń to są te punkty w języku, przy których nasi rozmówcy po prostu uznają, że my używamy źle słowa. To nam dają znaczenie. Znaczenie nam wyznacza te granice i mówi, dotąd słuchałem cię, mówiłeś rzeczy, których ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, ale uznawałem, że no, gdybym się bardzo postarał, to może można cię zrozumieć. Może ty masz bardzo nietypowy pogląd, może ty masz jakąś przedziwną wiedzę na temat świata. Może naprawdę muszę zrewidować bardzo wiele własnych poglądów, żeby ciebie zrozumieć. I tu jest podczas takiej debaty, podczas takiej dyskusji, ludzie wykazują pewną elastyczność i próbują zrozumieć tę drugą osobę, ale znaczenia nam służą do tego, żeby powiedzieć, poza tę granicę nie pójdę, poza tę granicę ja po prostu uważam, że ty już nic nie mówisz. Ty wypowiadasz rzeczy nonsensowne, ponieważ używasz języka w jakiś dziwny sposób, który jest po prostu twoim własnym językiem, albo być może używasz innego języka, ja tego nie zauważyłem. Więc to jest ten moment i kiedy, to, co napisałem tutaj na slajdzie w tym zdaniu, jest dość ważne, że to powiedziałbym, że to, gdzie te granice są postawione, to jest decyzja społeczności. To nie jest tak, że jakieś rzeczy są nie do zrozumienia z definicji. To nie jest tak, że wiemy doskonale, że pewnych rzeczy nie da się zrozumieć. Byłbym skłonny zgodzić się z niektórymi badaczami, jak na przykład z Williamsonem, że jeżeli by ktoś się uparł, to mógłby próbować zrozumieć wszystko i mógłby próbować znaleźć sens we wszystkim, jakby drążył, rewidował w nieskończoność swoje poglądy, żeby uczynić tę wypowiedź sensowną. Ale to, co ja mówię, to, że w praktyce tak nie jest. W praktyce jest tak, że w społecznościach istnieją takie granice, poza którymi już ta nasza elastyczność w rozumieniu drugiej osoby się kończy. I ta granica to jest właśnie znaczenie wyrażeń. I teraz to jest też ciekawe, że to, że to jest ta granica, odróżnia te normy słowne, te normy językowe
od innych bardzo podobnych norm, które funkcjonują w społeczności, bo w społeczności funkcjonuje wiele norm, wiemy to dobrze, ale wszystkie te normy mają to do siebie, że my nie przestajemy uważać, że dana osoba ma jakiś pogląd i że zachowuje się zgodnie z tym poglądem. Ja Państwu podam taki przykład, który to, mam nadzieję, rozjaśni. Wyobraźcie sobie, że nad jakimś, że gdzieś jest na przykład zakaz wstępu, bo wiemy, że tam jest bardzo niebezpiecznie. I teraz wszyscy te normy, że gdzieś tam wchodzić nie można, respektują. No ale teraz załóżmy, że ktoś nam zaczyna mówić, że on sobie tam pójdzie, bo on się nie boi i nie ma w ogóle, albo na przykład w ogóle chce zginąć. Ta osoba łamie tę naszą normę, że nie wolno wchodzić tam, gdzie jest niebezpiecznie, ale my uważamy, że ta osoba po prostu postępuje w niewłaściwy sposób. To znaczy my naprawdę wierzymy, że ta osoba chce tam wejść, że to jest jej rzeczywisty pogląd, że ona sobie życzy tam wejść. Czyli my ją możemy ukarać właśnie za to, że my wiemy, że ona naprawdę tak sądzi i naprawdę tak zamierza. Czyli rozumiemy ją i co więcej, traktujemy ją poważnie, że tak się wyrażę, zupełnie potocznie. Podczas kiedy to, co jest ciekawe w przypadku norm językowych, to, co je odróżnia od wszystkich, moim zdaniem, innych norm, to jest to, że przekroczenie normy językowej to jest, oznacza, że ja przestaję wierzyć, że ta osoba ma ten pogląd. Ja przestaję przypisywać tej osobie takie przekonanie albo taki zamiar. Ja po prostu przestaję wiedzieć, co ta osoba w ogóle mówi. Ta osoba coś mówi, ja już wiem na pewno, że nie mówi tego, co ja myślę, bo ona łamie reguły znaczenia. I w tym momencie to ja nie wiem, co ona w ogóle myśli, czy w ogóle coś myśli. Więc to jest bardzo ciekawa, wydaje mi się, różnica, że w przypadku na przykład łamania norm etycznych, w przypadku łamania wszelkich innych norm, dogmatów religijnych, które pod pewnymi względami są podobne, bo też są regułami, które można złamać i które zazwyczaj nie są łamane, to w przypadku wszystkich tych innych reguł my karą, którą dajemy tej osobie, jakakolwiek była to kara w danej społeczności, karzemy tę osobę za to, że my wierzymy, że ona chce to zrobić. A tutaj jest tak, że tak naprawdę kara, którą dajemy tej osobie w przypadku reguł językowych, to jest kara taka, że ją wykluczamy ze społeczności, przestajemy traktować ją poważnie, ponieważ uważamy, że ona tak naprawdę tak nie myśli, bo to się nie da tak myśleć. Więc ta semantyka prohibicyjna, i to też miałem na myśli, kiedy powiedziałem, że ja tego Ajdukiewicza odrobinę zradykalizowałem, to jest taka dość ryzykowna teza, że takie odtłuszczone znaczenie, czyli znaczenie, które się opiera tylko na zakazie, stąd nazwa prohibicyjna, że to jest taka semantyka, która mówi, ja ci nie powiem, jak używać słów, ale powiem ci tylko, jak ich nie używać. I ta ryzykowna teza, którą ja tutaj stawiam, tutaj w książce, to jest to, że takie odtłuszczone znaczenie, ono to jest wszystko, co nam potrzeba, żeby mieć teorię znaczenia, że nie potrzebujemy mieć dodatkowych jakichkolwiek funkcji i że co więcej, że taka minimalna teoria znaczenia, ona spełnia tę pewną ilość, przynajmniej zaraz powiem jakie, tych postulatów, o których powiedziałem na początku. I co więcej, ta semantyka mówi, że nie ma nic więcej, co potrzebujemy zakładać w języku, by wyjaśnić tego, czego oczekiwano odznaczyć. Czyli powiedziałbym, że konkluzją tego fragmentu byłoby to, że po prostu od teorii znaczenia, i to by była moja też diagnoza, dlaczego te teorie znaczenia miały takie kłopoty, od teorii znaczenia chciano za wiele. Nie w sensie tych funkcji, które one mają spełnić, tylko oczekiwano na przykład, że teorie znaczenia to będzie właśnie takie, to tak naprawdę po cichu, że to są takie słowniki, tylko jakieś bardziej profesjonalne, jakieś bardziej filozoficzne słowniki, które mamy w głowach, albo kompletny zakres instrukcji obsługi wszystkich możliwych użyć. Tego typu oczekiwania pojawiały się i wydaje mi się, że powodem, dla którego teorie znaczenia miały kłopoty, to jest to, że to są wygórowane oczekiwania, które są po prostu niepotrzebne. Więc, żeby to zamknąć w takim sloganie, znaczenie nie wyznacza użycia wyrażeń, znaczenie zabezpiecza przed ich nadużywaniem, czy nadużyciem, czyli znaczenie to wiąże się z nadużyciami, a nie z użyciem. I teraz taka mapka, czy może taki rysunek, który chciałem Państwu przedstawić, to żeby wyjaśnić mniej więcej,
jak ja rozumiem rolę takiej semantyki czy teorii znaczenia prohibicyjnej, czyli właśnie takiej zakazującej w języku jako takim. No bo żeby też była jasność, kiedy ja mówię, że to znaczenie pokazuje mi, gdzie są nadużycia i zakazuje mi ich je czynić, no to oczywiście nie zmienia faktu, że ja jak do Państwa na przykład teraz mówię, no to po prostu mówię, korzystając z języka, możliwości, jakie język mi daje i moja kompetencja mi daje. Mam nadzieję, że żadnych nadużyć nie popełniłem, więc jestem w tych granicach języka, no ale mówię bardzo różne rzeczy, Państwo mnie rozumiecie, więc jakby taka produkcja językowa, wydaje się, że w takim razie musi mieć wiele innych elementów. To rozumienie nasze wspólne musi mieć wiele innych elementów poza tym znaczeniem, które już teraz zostało tak odchudzone. I tak rzeczywiście jest. Otóż ja uważam, że język to jest taki rodzaj, powiedzmy, takiej struktury warstwowej, gdzie po prostu na początku mamy taką minimalną kompetencję językową, którą ja tutaj nazywam słownikiem, czyli po prostu, ale to jest może nie najlepsze wyrażenie, bo nie chodzi o znaczenia słów, tylko chodzi o same brzmienia słów, że ja po prostu rozpoznaję brzmienia słów jako wyrażenia należące do mojego języka, umiem rozpoznać te wyrażenia słów, tak, rozpoznaję, że kiedyś je słyszałem. Potem na to nakłada się taka warstwa składniowa, to znaczy, że ja potrafię teraz konstruować z tych słów, które znam, takie ciągi, które są akceptowalne w mojej społeczności i tu bym był skłonny stwierdzić, że również coś podobnego do dyrektywalnej teorii dałoby się stworzyć dla składni, że no, pewne konstrukcje są uważane za niedopuszczalne, a reszta w większym lub mniejszym stopniu są dopuszczalne. Na to nakłada się wtedy semantyka i to jest taka trzecia warstwa, czyli to jest tak, że można powiedzieć, najlepiej to sobie wyobrazić w ten sposób, żeby wyobrazić sobie maszynę, której budowaliśmy wyrażenia i ta maszyna może sobie generować, co tylko jej się podoba z tych wyrażeń, wszystkie najbardziej długie, bezsensowne ciągi. Wtedy język, jak ja go rozumiem, to jest taka seria obostrzeń na tę maszynę, która coraz więcej zabrania, coraz większą ilość różnych konstrukcji definiuje jako niedopuszczalne z różnych powodów. I teraz, jeżeli ona pewne konstrukcje odrzuca jako błędne składniowo, no to ta maszyna już ograniczy swoją produkcję językową i będzie produkowała tylko wyrażenia dobre składniowo, czyli już spora część odpadnie. Teraz semantyka, o której mówiłem, czyli teoria znaczenia, to jest takie kolejne obostrzenie, które jest nałożone na tę maszynę, czy na człowieka, no ale wyobraźmy sobie maszynę, bo to jest prościej. Semantyka to jest takie kolejne obostrzenie, które polega na tym, że ta maszyna, która wygenerowała bardzo dużą ilość różnych takich składniowo poprawnych ciągów, jej się mówi, że ale tych nie wolno ci użyć. Stąd właśnie prohibicyjna. Te są niedopuszczalne. No i ta maszyna ma wtedy jeszcze mniejszą zbiór wyrażeń, które wolno jej użyć. No ale i tu by się moim zdaniem rola znaczenia kończyła. I teraz następne warstwy to są inne warstwy, których teoria znaczenia Eidukiewicza ani moja już nie rusza, ale też absolutnie nie twierdzi, że ich nie ma, tylko one pełnią inną rolę w języku. Na przykład mamy na przykład kolejną warstwą, kolejnym obostrzeniem byłoby prawdziwość, to znaczy ta jakaś inna teoria, teoria prawdy w tym przypadku, powiedziałaby nam, że no, wolno ci produkować wszystkie te ciągi, ale nie wolno ci wypowiadać tych niektórych, gdyż mimo, że są one sensowne, semantyka je przepuściła, ale teraz zostaną one odcięte, bo one są fałszywe. Potem na to nachodzą jakieś dodatkowe uwarunkowania pragmatyczne, które mówią na przykład, że pewnych ciągów, mimo że są poprawne składniowo, mają sens, są prawdziwe, ale nie należy wypowiadać, bo na przykład ze względu na kontekst one tam, powiedzmy, wygenerują nam niewłaściwe rezultaty językowe. No i jest też tak naprawdę bardzo wiele innych obostrzeń, na przykład takich, że dajmy na to, ta maszyna na przykład może, czy ja na przykład mógłbym teraz wygenerować bardzo wiele zdań wulgarnych, no ale tego nie robię. Dlaczego? Czy dlatego, że nie wiem, składnia albo semantyka, albo prawdziwość mi tego zabrania? Oczywiście, że nie. W tym przypadku to będzie po części pragmatyka, a po części coś takiego, co pewnie do pragmatyki nie musi się zaliczać, jak jakieś zasady, powiedzmy, społeczne, które mówią mi, że w takim kontekście nie powinienem używać wyrażeń wulgarnych, mimo że pewnie byście mnie Państwo zrozumieli.
ale bardzo wiele innych, jak na przykład też to, że pewne wyrażenia uważane są na przykład za nieeleganckie, niepoprawne, ale nie dokładnie w sensie semantycznym, tylko w jakimś takim społecznym. Czyli jakbym na przykład powiedział Państwu, że gdzieś poszłem, co jest takim klasycznym polskim błędem językowym, to to jest błąd jednak dość specyficzny, ponieważ oczywiście doskonale zrozumielibyście Państwo, że co miałem na myśli, tylko że nie powiedziałem poszedłem. I tak naprawdę ta różnica między poszłem a poszedłem, to jest różnica, powiedziałbym, taka społeczna, że to jest po prostu, to też bym nie kwalifikował jako żadną taką regułę, która byłaby tutaj dość nisko w tych warstwach, o których powiedziałem, tylko raczej bardzo wysoko, że to jest reguła mówiąca, że używając tego wyrażenia narażasz się na ryzyko, że będziesz uważany na przykład za osobę z niższych warstw społecznych albo osobę niewykształconą. Więc to są takie reguły dodatkowe, ich jest pełno. I tak naprawdę, bym powiedział, ta struktura jednak jest ta sama, że to polega cały czas na ograniczeniu. Tych wyrażeń nie wolno ci używać, jeśli nie chcesz być zaliczony czy wyrzucony z tej społeczności. Tych wyrażeń nie wolno ci używać, tych ciągów, jeśli nie chcesz być wyrzucony z tej społeczności. I ostatecznie, jak cała ta warstwa się ładnie złoży, no to mamy taką produkcję językową, jaką na co dzień słyszymy i sami jesteśmy jej wytwórcami. Więc podkreślając raz jeszcze, idea tutaj jest taka, że teoria znaczenia jest tylko bardzo dość niskopoziomowym ograniczeniem, od którego bardzo wiele nie trzeba wymagać, bo ono robi dokładnie to, co potrzeba i to wystarczy dla teorii znaczenia, a to, czego chciano od teorii znaczeń wcześniej, no to są prawdopodobnie jakieś elementy z tych wyższych warstw, których wcale nie musimy w przypadku teorii znaczenia o nich mówić. I teraz, żeby udowodnić, że mam rację, przejdę króciutko przez, nie muszę się na wszystkich skupiać, żeby to nie było nudne dla Państwa, ale odpowiem na pytanie, czy taka prohibicyjna semantyka, taka minimalna semantyka, czy ona może być nazywana teorią, dlaczego ja uważam, że może ona być nazywana teorią znaczenia? Jak już zapowiedziałem, dlatego uważam, że ona spełnia te funkcje, których oczekiwano od teorii znaczenia. No więc teraz przyjrzyjmy się tym funkcjom, które ja wymieniłem na początku raz jeszcze i ja Państwu powiem w skrócie, które z tych funkcji są spełnione, a które nie. Więc żeby już nie przedłużać, rezultat jest taki, że tylko pierwsza i ostatnia to są funkcje, które nie są spełnione w tej teorii. Pozostałe mogą być spełnione w tej teorii, co wydaje mi się osiągnięciem no przynajmniej pozwalającym na to, żeby nazywać to teorią znaczenia, no bo to jest wynik całkiem przyzwoity, biorąc pod uwagę ilość tych funkcji. Więc po pierwsze, żeby była jasność, tak jak i u Ajdukiewicza, tak i w mojej teorii, nie uzyskamy mechanizmu odniesienia przedmiotowego. To znaczy ta teoria nie mówi nam nic o odniesieniu. Ona wymaga teorii odniesienia jako oddzielnej teorii, bo też to nie jest tak, raz jeszcze to podkreślam, mimo że to jest teoria niereferencyjna, tak jak i u Ajdukiewicza, to ona wymaga, ona nie twierdzi, ta teoria nie twierdzi, że odniesienia przedmiotowego nie ma, albo też, że mówienie o nim jest niepotrzebne. No, sam fakt, że miałem tam wśród tych warstw prawdziwość, wskazuje, że prawdopodobnie uważam, że jest potrzebny. Niemniej, jedynie co się tu mówi, że na tym etapie nie musimy o tym mówić i dlatego o tym nie mówimy. Ale jeżeli ktoś chce mieć odniesienie, po prostu musi mieć inną teorię, którą da się połączyć czy dokooptować do tego, do teorii znaczenia. Teorię, która może funkcjonować jako ta wyższa warstwa. I ostatnia rzecz, ostatni ten punkt, którego teoria Ania Ajdukiewiczowska, ani moja nie daje, to jest ona nie wyjaśnia, czym jest rozumienie słowa. No dlaczego? Dlatego, że rozumienie ja rozumiem właśnie jako rodzaj takiej zaawansowanej wiedzy o wszelkich możliwych użyciach. Tego ta teoria nie daje. To może użytkownik mieć na jakichś innych etapach, przy jakichś innych warstwach, ale ta teoria absolutnie tego nie daje. Co do innych, tak jak widać, ja twierdzę, że się da te wszystkie funkcje spełnić za pomocą takiej bardzo odchudzonej, bardzo minimalistycznej teorii uzyskać. Więc w skrócie, ta teoria pozwala na rozstrzygnięcie, czy dane wyrażenie posiada znaczenie. Dlaczego? Ano dlatego, że w przypadku tej teorii posiadać znaczenie to po prostu być ulokowanym w dyrektywach. Czyli w przypadku tej teorii, czyli być jakoś rozmieszczonym w dyrektywach, mieć jakąś mapkę w tych dyrektywach, mapkę wystąpień. Czyli inaczej mówiąc,
bardzo łatwo w tej teorii zidentyfikować, że coś jest nonsensem. Otóż jest to wyrażenie, w przypadku wyrażenia pojedynczego, nie mam tutaj czasu, jest to bardziej skomplikowane w przypadku wyrażeń złożonych, ale da się to zrobić. W przypadku wyrażenia pojedynczego po prostu nonsens to jest takie wyrażenie, które nie występuje w dyrektywach, więc bardzo łatwo można to niemalże mechanicznie sprawdzić, czy takie wyrażenie występuje w dyrektywach. Jeśli nie występuje, no to w takim razie mamy nonsens. Co więcej, po drugie, bardzo łatwo jest też rozstrzygnąć, czy dwa wyrażenia są synonimami. Otóż jeżeli mamy już dokonaną taką analizę wszystkich dyrektyw i widzimy, jakie jest rozmieszczenie tych słów we wszystkich dyrektywach, nagle możemy odkryć, że dwa słowa mają takie samo rozmieszczenie. Jeśli się tak zdarzy, że dwa słowa mają takie samo rozmieszczenie, mają tak samo strukturalnie, są w dyrektywach ułożone, no to w takim razie wiemy, że jest to synonim, że są one synonimami. I to jest bardzo wygodne oczywiście, bo jak sugeruję w książce, to jest czasem przy tego typu, przy bardziej złożonych przypadkach, wydaje mi się, że jeżeli by dokonać takiej analizy, to może być autentyczne odkrycie. To znaczy możemy na przykład czasem odkryć, że coś jest synonimem, o czym nie wiedzieliśmy dzięki takiej analizie. Następnie analogicznie możemy łatwo stwierdzić, że dwa wyrażenia są przekładami. Wystarczy zbudować takie same struktury reguł dla dwóch języków. To oczywiście jest duża praca i to jest praca też w dużej mierze empiryczna. Taki badacz musi patrzeć, które z wyrażeń funkcjonują jako dyrektywy w danej społeczności. Jest to bardzo trudne i skomplikowane zagadnienie, też o tym dużo piszę w książce. Jak to zrobić praktycznie, żeby taki badacz, lingwista mógł, tak powiem, wyjść do tubylców i zidentyfikować ich dyrektywy. No ale jeżeli to się uda, jeżeli zrobi dwa opisy, no to możemy odkryć, w obu tych opisach powtarza się identyczna struktura, tylko że tej strukturze przysługuje jedno słowo, a tej inne, a zatem te dwa wyrażenia są swoimi przykładami. Jeżeli chodzi o wieloznaczność, to tutaj możemy zauważyć, że na przykład dane wyrażenie, że tam coś takiego się dzieje w tych dyrektywach, że to jest, mimo że to jest jedno wyrażenie, to niekonsekwentnie ono się pojawia w różnych, na różnych mapach, że tak się wyrażę. No i teraz to, co szczególnie ciekawe, to wydaje mi się dla, tak jak powiedziałem, też nie filozofów, to jest, że ta teoria doskonale się nadaje do rozróżniania tego, co nazwałem sporami rzeczowymi i czysto werbalnymi. Ponieważ jeżeli się tak złoży, że my się spierając, zaczynamy się spierać o to, czy jakieś wyrażenie ma taki, a nie inny rozkład w dyrektywach, to jest spór czysto werbalny. Więc te nasze spory, które dotyczą po prostu, kiedy mamy sytuację, w których zauważamy, że ktoś używa wyrażenia inaczej niż w dyrektywach stoi, to jest ten moment, który nam pokazuje, że nie mówimy tym samym językiem. I to, co nazwałem semantycznymi próbami, czy semantycznym trybunałem, różnie to naprawdę można przetłumaczyć, to jest ten moment, w którym my testujemy właśnie dokładnie to, czy aby nie posługujemy się wyrażeniami inaczej. I mamy w przypadku teorii dyrektywalnej doskonały na to sposób, te dyrektywy temu właśnie służą. I gdy to odkryjemy, to wtedy wiemy już, że spór jest werbalny i musimy najpierw rozwiązać ten problem, najpierw musimy skalibrować swoje znaczenia, żeby zacząć mówić o tym samym, a potem znowu wrócić do naszego sporu. Też wyjaśnia ono, czym znaczenia są, choć zdaję sobie zupełnie dobrze sprawę z tego, że ludziom może się to niektórym badaczom może to się wydawać nieco dziwne, mianowicie no, znaczenia nie są, nie wiem, ideami albo, nie wiem, jakimiś strukturami w umyśle, one są po prostu rozlokowaniem w tych dyrektywach. A gdzie te dyrektywy są, ktoś może zapytać, otóż te dyrektywy są w całej społeczności, one po prostu są jakby zakodowane w tym całym zespole zachowań tej społeczności. Więc one nie są powiedzmy, nie wiem, w głowach ludzi, tylko są raczej w całej społeczności zakodowane. I teoria ta też rzuca światło na proces przyswajania języka. Nie dało się tego zrobić w przypadku teorii Ajdukiewicza, ale tutaj się da. Otóż mówi się, że czym jest przyswajanie języka? Otóż przyswajanie języka jest po prostu dopisywaniem kolejnych dyrektyw. To znaczy taki użytkownik, który pozna jakieś wyrażenie, na przykład poznając taki młody użytkownik, poznając na przykład dwie czy trzy dyrektywy, czyli spotykając się z dwoma czy trzema przypadkami, kiedy postawiono mu zakaz, tak, nie wolno używać tego wyrażenia, to wyrażenie jest,
z każdym takim przypadkiem, kiedy ten użytkownik odkrywa coraz więcej takich zakazów, staje się bogatszy znaczeniowo, w tym sensie, że po prostu zbliża się już do tego pełnego użycia, które jest społecznością. Ono zaczyna i można to pokazać dosłownie właśnie na przykładzie, że no ten użytkownik z powiedzmy 10 dyrektyw, które funkcjonują w tym języku, ten użytkownik zna na razie jedynie 7 i dlatego właśnie czasami źle używa wyrażeń, no ale wtedy pozna 8 i tak dalej, i tak dalej. Więc rozwój języka polega na tym, że przyswajamy coraz więcej tych dyrektyw. Taka rzecz, o której nie powiedziałem, a która może teraz być wywołać nieporozumienie, to to, że należy pamiętać, że kiedy ja mówię, że użytkownicy znają znają dyrektywy, to nie mam na myśli tego, że oni są świadomi dyrektyw i potrafiliby na przykład nam owe dyrektywy wyrecytować. Kiedy ja mówię znają, to znaczy, że zostali już tak wytrenowani jako użytkownicy języka, że ich nie łamią. To znaczy wiedzą, że w przypadku, kiedy ktoś postawi ich przed tym semantycznym trybunałem, to oni muszą powiedzieć, że tak, tak, to potwierdzam to zdanie, bo inaczej będą wykluczeni. Czyli oni tylko umieją się odpowiednio zachowywać. Musieliby sporo refleksji by ich pewnie kosztowało i sporo inżynierii odwrotnej by ich to kosztowało, żeby sformułować te dyrektywy. Dyrektywy są formułowane przez lingwistę, przez teoretyka. A to, jak one działają w społeczności, to jest po prostu zupełnie tak jak z regułami gramatyki, które też funkcjonują i możemy je co najwyżej próbować opisać, wydobyć je ze społeczności, ale kiedy one funkcjonują, to funkcjonują w zasadzie automatycznie. I tak samo byłoby tutaj. No więc wiemy, czym jest w takim razie przyswajanie języka, wiemy też, czym jest ewolucja języka, ponieważ możemy porównywać takie zapisy reguł z różnych etapów języka i zauważyć, na tym etapie rozwoju języka doszła nam jedna dyrektywa, a zatem to znaczenie to już nie jest synonim. Te dwa wyrażenia z tych dwóch różnych etapów języka, traktujemy tutaj te dwa języki po prostu niemalże jak dwa różne języki, tyle że z tym samym słownikiem. I co się dzieje? Zauważamy, że zmienił się zestaw dyrektyw dla tego wyrażenia. Jego rozlokowanie się zmieniło, ale nie jakoś tak na przykład często to nie jest radykalna zmiana, tylko na przykład, nie wiem, dwa miejsca, w których występowało, zniknęły. No to znaczy, że następuje pewna ewolucja jakiegoś wyrażenia. Można też nawet czasem pokazać, gdzie są takie przypadki, znamy wszyscy takie przypadki, że dwa wyrażenia zamieniały się znaczeniami i tak dalej. I tu też w trakcie trwania, czy w trakcie funkcjonowania jakiegoś języka przez wieki i to też się da tutaj pokazać. Poza tym bardzo dobrze wyjaśnia ta teoria rolę dyskursu semantycznego. Przypomnę, że to było pytanie, po co czasem ludzie przychodzą na taki tryb, w którym zaczynają mówić i pytać o to, co to znaczy, jaki jest tego sens i tak dalej. Zaczynają używać tych wyrażeń semantycznych. Ta teoria mówi, że ludzie przychodzą na dyskurs semantyczny, żeby skalibrować swoje znaczenia, żeby postawić drugą osobę w tym właśnie przed tym trybunałem semantycznym i żeby sprawdzić, czy czasem problem nie jest czysto werbalny. Temu służy ten dyskurs. Świetnie też się nadaje do wyjaśniania dyskursów niereferencyjnych, ponieważ to jest teoria niereferencyjna, więc z punktu widzenia tej teorii znaczenie wyrażeń, które nie odnoszą się do niczego, funkcjonuje dokładnie tak samo jak znaczenie wyrażeń, które się do czegoś odnoszą. Jest to dokładnie taka sama idea i jeżeli na przykład teraz będziemy ze sobą rozmawiali o smokach, to też będziemy w stanie znaleźć takie przypadki, takie dyrektywy, przy których jeżeli ja na przykład Państwu powiem, że smok to jest mebel, to Państwo będziecie wiedzieli, że coś jest nie tak, on używa słowa smok zupełnie inaczej, tu znaczy, że spór jest werbalny. Mimo, że smoków nie ma, jesteśmy w stanie bez problemu takie rzeczy robić. Właśnie dlatego, że ta teoria właściwie dla niej to jest absolutnie bez znaczenia, czy coś, czy odniesienie jest, czy nie. Język tu funkcjonuje dokładnie tak samo. I ona też rzuca ciekawe, moim zdaniem, dość światło na normatywność języka, to znaczy mówi nam, co to znaczy, że język jest normatywny. W przypadku tej teorii to jest taka, bym powiedział, ja tu stawiam taką hipotezę, że to jest nawet taka normatywność bardzo silna, to znaczy, że to jest niemalże ta teoria pokazuje, dlaczego pewnych rzeczy w języku nie da się powiedzieć. Nie tylko, że nie wolno nam powiedzieć, ale naprawdę się nie da, bo kiedy próbujemy to zrobić, kiedy próbujemy te rzeczy wypowiedzieć, to wtedy natychmiast, jeżeli złamiemy dyrektywę, przestajemy być traktowani poważnie, przestaje się uważać, że my to naprawdę powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy pewnie coś innego. Więc tu jest jakiś rodzaj takiej bardzo ciekawej
normatywności, która polega na tym, że łamiąc tę regułę nie tylko popełniliśmy błąd, ale właściwie przestaliśmy grać w grę. To troszeczkę to tak można powiedzieć, że korzystając z innych określeń, że tak jak w przypadku gier, takich jak chociażby szachy, istnieją reguły różnego poziomu, istnieją też takie reguły, w których jeżeli ja je złamię, to po prostu przestałem grać w tę grę. I więc to jest takie najsilniejsze możliwe złamanie reguł. I to jest bardzo, czy taka najsilniejsza możliwa normatywność. Ale nie dlatego to się dzieje, że nie wiem, kiedy zaczynam wypowiadać słowa, to mi one grzęzną w gardle i nie mogę ich powiedzieć, tylko kiedy je powiem, to one nie działają. Ludzie po prostu nie traktują tego jako pogląd, który wyraziłem. Więc w tym sensie one są niewypowiadalne. Ostatnie daje nam kryterium znajomości znaczenia w sposób bardzo prosty i trywialny. Dana osoba zna znaczenie wtedy, gdy po prostu nie łamie dyrektyw. Czyli nawet jeżeli jest to użytkownik języka, który słabo się posługuje słowami, jakiś powiedzmy właśnie początkujący na przykład, jeszcze nie rozpoznał tej całej wielości wyrażeń, które może zbudować, posługuje się prostym językiem, ale jeśli nie łamie reguł, to zgodnie z tą teorią jest całkowicie kompetentnym użytkownikiem języka, który wie o znaczeniach wszystko, co trzeba, a raczej ma w sobie te znaczenia zakodowane wystarczająco, czy raczej rozpoznaje, jak one są w społeczności, jakie są wymagania społeczności. No więc wydaje mi się, że konkludując, ta teoria działa dlatego, że spełnia dość dużo, czy bardzo nawet dużo tych funkcji, które ja sobie tutaj wypisałem. Bardzo możliwe, tak jak mówiłem, to nie było takiego zamiaru tutaj, żeby to była kompletna lista. Jest bardzo możliwe, że są jakieś dodatkowe funkcje teorii znaczenia, których ta teoria nie spełnia. Nie będzie to oczywiście żadna tragedia, bo tak jak mówiłem, nie ma tu takiego wymogu, żeby teoria znaczenia spełniała, dobra teoria znaczenia, czy działająca teoria znaczenia spełniała wszystko. Tylko czym więcej, tym lepiej. Na zakończenie tylko wspomnę, czy ta nowa teoria, dyrektywalna teoria znaczenia generuje jakieś nowe problemy. Jakieś oczywiście zawsze generuje. Po pierwsze, ta teoria jest teorią holistyczną, a to prowadzi do dobrze znanych trudności, no bo to jest jednak teoria, która mówi o strukturze całego języka, stąd właśnie ten holizm. Poza tym, no to ta mapa wyrażeń w języku, no to jest taka mapa, która wymaga całej tej struktury, żeby powiedzieć, o, to się znajduje w tym miejscu i w tym miejscu. No, trzeba mieć całą tę strukturę, żeby rozpoznać w ogóle jakieś miejsca. Musi być cała sieć, żeby wskazać te węzły sieci, krótko mówiąc. I mówi się, że to nie jest problem jedynie tej teorii, że tutaj główną trudnością jest to, że holizm sprawia, że proces nabywania kompetencji językowej staje się całkowicie tajemniczy, bo wygląda na to, że no, póki człowiek nie ma zinternalizowanej całej tej sieci, to właściwie już nie mówi, no to właśnie to jeszcze nie mówi, to w jaki sposób można częściowo nabywać te kompetencje. I ja bym był tutaj spokojny w miarę, ponieważ ta nowa dyrektywalna teoria znaczenia to jest taki szczególny przypadek holizmu, taki minimalny przypadek holizmu, który jest nazywany teorią molekularystyczną. To znaczy, to jest teoria, która mówi, że owszem, jest rzeczywiście tak, że znaczenia to jest lokacja w całej tej mapie dyrektyw, ale dyrektywy, cały zestaw dyrektyw nie wyczerpuje całej produkcji językowej, nie wyczerpuje wszystkich zdań, które są w języku. Czyli to nie jest tak jak w zwykłych, typowych, holistycznych teoriach występowanie wyrażenia w całym języku, a przez cały język rozumiemy tu zbiór wszystkich wypowiedzeń w tym języku. Tak tu nie jest. To jest teoria, która mówi, istnieje pewien bardzo szczególny, bardzo specyficzny podzbiór zdań w języku, które są w dyrektywach i w nich właśnie rozlokowanie jest znaczeniem. Dlatego właśnie to jest teoria, która jako tako radzi sobie z tymi, a nawet bym powiedział całkiem nieźle, z tymi zarzutami, które typowo są dla holizmu przedstawiane. I zresztą już Państwu mówiłem, w jaki sposób można ewolucję znaczenia tutaj prześledzić. Niestety molekularyzm rodzi pewien dodatkowy problem wskazany przez Fodora i Lepora. I to jest po prostu problem, jakie jest kryterium doboru tych zdań. Bo oczywiście, jeżeli nie mamy holizmu, tylko mamy molekularyzm, mówimy, to są tylko specjalny zbiór zdań, to tak jak Fodor i Lepor powiedzieli, no dobra, to masz specjalny zestaw zdań, ale jak one są dobrane? Dlaczego one są specjalne? Czy to czasem nie są po prostu zdania analityczne? Jak są analityczne, to wiemy, że masz problemy.
Więc to jest pewien kłopot, ale być może z tego, co już Państwu mówiłem, rozwiązanie będzie tu dla Państwa jasne, że dyrektywy się wykrywa tutaj, obserwując społeczność. Te zdania, one same w sobie, te zdania, które są w dyrektywach, one same w sobie strukturalnie, czy z jakiegokolwiek innego względu, one nie mają w sobie nic specjalnego. Nie ma w nich nic szczególnego, nic czarodziejskiego, co sprawia, że one wylądowały w dyrektywach. Tak jak właśnie w przypadku zdań analitycznych, gdzie to sama struktura zdania miała nam dawać coś specjalnego, co je kwalifikowało jako analityczne. Tu nic w tej strukturze, nic takiego w tych zdaniach nie ma. Jedyne, co jest specjalnego w tych zdaniach, to jest to, jak one są traktowane w społeczności, że to są te zdania, przy których ludzie mówią, to już jest bez sensu. A to, dlaczego one są tak traktowane, to już może zależeć od społeczności. To jest kwestia w dużej mierze empiryczna. My to badamy, próbujemy wykryć i ustalamy, tak, w tej społeczności to są dyrektywy. W innej społeczności bardzo podobne zdania mogą nie być dyrektywami. I jakby nie ma z tym żadnego problemu. Więc jest to problem, który, ja bym powiedział, dobór tu jest tych zdań, nie jest związany z ich strukturą, nie jest związany z żadną ich immanentną cechą. Jest po prostu związany z tym, jak one funkcjonują w społeczności, a to jest empiryczny problem, który da się przebadać. I to by był koniec. Na koniec odsyłam tych z Państwa, którzy są zainteresowani szczegółami tej teorii, do książki. Jak mówię, nie byłem w stanie powiedzieć więcej na temat bardzo wielu szczegółów, które są konieczne, żeby uzasadnić, że to, co mówiłem, trzyma się kupy. Ale no, nie da się zrobić wszystkiego, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych do książki i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo za ten świetny odczyt. No, naprawdę szkoda, że nie mamy więcej dzisiaj słuchaczy, ponieważ no, wydaje mi się, że to znakomite jest, co Pan zrobił i rozwija, to jest oczywiście Pana oryginalna koncepcja, ale ta inspiracja Jadukiewiczowska jest o tyle ciekawa, że on z jakichś zupełnie innych perspektyw wychodził, inne miał cele. No, dla niego punktem wyjścia były języki nauk dedukcyjnych, no, ewentualnie język nauk przyrodniczych, prawda, więc tak ostrożnie te dyrektywy wprowadzał, a Pan pokazuje, ile można zrobić z tą koncepcją, no, przyjmując zupełnie inne założenia, prawda? Całkowicie się zgadzam, tak. Dokładnie tak jest, że tutaj też w książce o tym piszę bardzo dużo, że to jest, że jakby to nie jest krytyka Jadukiewicza, on miał kompletnie, tak jak Pani powiedziała bardzo słusznie, miał po prostu zupełnie inne cele i te cele realizował, a ja chciałem zobaczyć, czy nie dałoby się zrealizować takich celów, które wydawały mi się bardziej ciekawsze po prostu. Tak, za chwilę otworzę dyskusję, bo myślę, że będziemy mieć jeszcze różne pytania do Pana, tylko wspomnę taki jeszcze szczegół historyczny, na który ostatnio natrafiłam, bo ostatnio siedzę dużo w różnych archiwaliach. Otóż okazuje się, że Ajdukiewicz miał pierwotnie opublikować te dwa swoje teksty, które się ukazały w Erkenntnis, czyli właśnie Sprache und Sinn i Das Weltbild und die Begriffsapparatur. One miały być właściwie jednym tekstem i to by bardziej pokazywało wtedy, gdyby to był jeden tekst, gdyby to się tak ukazało, jakie były cele Ajdukiewicza, prawda? Że on właściwie to była taka przybudówka dla jego pewnej koncepcji, no powiedziałabym, epistemologicznej. No. Tymczasem ten tekst o znaczeniu teraz funkcjonuje jako tekst osobny, prawda? I to nawet jest może dobrze, dlatego że jeżeli się czyta tylko ten tekst, to można więcej zobaczyć w nim, niekoniecznie biorąc te Ajdukiewiczowskie inspiracje i motywacje pod uwagę. A osobą, która mu poradziła, żeby te teksty rozdzielić, był Carnap w korespondencji. Z racji tego, że ten tekst był też bardzo długi, on mu poradził, jednak to rozdzielić na dwie różne publikacje. Dobrze, to proszę Państwa, jeżeli są jakieś pytania, komentarze, to zapraszam. Pani profesor Anna Jedynak chciałaby zacząć. Ja chciałam wygłosić kilka refleksji i jedno pytanie. Ponieważ jestem w innych warunkach niż zwykle, chcę zapytać, czy jestem dobrze słyszana. Tak. Po pierwsze, bardzo dziękuję Panu za interesujące wystąpienie. Myślę, że Pana zamierzenie było niezmiernie ambitne. I tutaj taka refleksja. W naukach humanistycznych mamy rozliczne eksplikacje potocznych pojęć. Na przykład w etnologii kulturę się eksplikowało na 30 sposobów, 40, 70, potem to poszło w trzycyfrowe. I dlaczego tak? Dlatego, że każda eksplikacja służyła innym celom badawczym i oni nie mieli tak uniwersalistycznych ambicji jak Pan.
Bo pan by chciał, żeby ta pana teoria obsłużyła wszystko, co się da, jeśli chodzi o problemy badawcze. Także tutaj pan się wyróżnia na tle różnych humanistycznych eksplikatorów, powiedziałabym. Teraz dalej. Słuchając pana wystąpienia, miałam lekkie déjà vu, dlatego że mi się przypomniały pewne moje dawne pomysły. Po pierwsze, tekst oparty na dyrektywalnej koncepcji znaczenia Ajdukiewicza pod tytułem Terminologiczne i rzeczowe spory w filozofii. Jak je odróżniać na bazie tej teorii? I drugie déjà vu. Pan tu wspomniał o stopniowalności, powiedzmy, przekładu, a także o strukturze warstwowej języka. Ja tutaj uderzyłam trochę mocniej w książce Doświadczenie i język, gdzie się domagam stratyfikacji pojęcia znaczenia, że inaczej się nie da, tego się nie ugryzie. Trzeba przyznać, że są znaczenia w sensie mocniejszym i słabszym i cała gama pośrodku. Pierwociny tego mamy już u Mila, który odróżnił konotacje i denotacje. Ja tego pomysłu mojego nie dokończyłam, ale myślę, że on czeka na dokończenie. Na odróżnienie różnych warstw języka i na mocne użycie słowa stratyfikacja tutaj. Skoro już jesteśmy przy strukturze warstwowej, to tam na samej górze, gdzie pan wspominał o poziomie kompetencji pragmatycznej, myślę, że tam wchodzi nieco innego, tylko implikatura Grice'a, która świetnie obsługuje... Tak. Tak, jak najbardziej. Teraz dalej. Pan wspomniał o dyrektywach promotycznych, o które pan chciał koncepcję uzupełnić. Takie pomysły były. Powiedzmy, zastanawiano się, czy indukcyjne reguły by pasowały. Ja bym widziała tutaj pewną linię demarkacyjną między tymi starymi regułami Ajdukiewicza, a nowymi. Czy to miałyby być promotyczne, czy indukcyjne, czy jakieś jeszcze. Na czym ta różnica by miała polegać? W tych nowych wchodzi drugi czynnik, który może nie być spełniony, podczas gdy znaczenia są zachowane, a nam się wydaje, że to znaczenia szwankują. Wołamy do kogoś stop, a on nie ma najmniejszego zamiaru nas posłuchać. Ajdukiewicz coś podobnego obszedł w tych swoich dyrektywach, mówiąc, zastrzegając wszędzie, że zakładamy, że ktoś mówi szczerze, że nie kłamie, powiedzmy, że nie ma intencji, żeby nas wprowadzić w błąd. No a ten, który się nie zatrzymuje na okrzyk stop, nie ma intencji, żeby nas wprowadzić w błąd, ale ma po prostu inny zamiar. Czy powiedzmy w wypadku reguł indukcyjnych. No tam wchodzi sprawa przekonań i tu byśmy się zbliżali do poglądu Quine'a, gdzie powiedzmy zgoda tubylca w punktach, gdzie i my się zgadzamy, może świadczyć świadczy o tym, że się zgadzają przekonania i znaczenia, albo się nie zgadza ani jedno, ani drugie i przypadkiem jest taka zbieżność. A niezgoda może świadczyć, że albo znaczenia się nie zgadzają, albo przekonania. Więc w wypadku tych słabszych reguł sądzę, że one by się domagały jakiegoś zastrzeżenia, że na karb czegoś innego niż różnica w znaczeniach może niezgoda pójść. Dalej. Pod koniec pan powiedział, że ten zna znaczenia, kto nie łamie reguł. Wedle mnie to jest mało. To jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Z pewnością nie łamie reguł niemowlę. Ktoś, kto nawet przysłuchuje się i możemy przypuszczać, że rozumie, co jest mówione, ale nie uczestniczy w konwersacji. Negatywny warunek tutaj nie wystarczy. Tutaj jakoś pozytywnie uczestnictwo w konwersacji należałoby scharakteryzować, żeby dopiero móc mówić o znajomości znaczenia. I na koniec pytanie. Proszę pana, pan powiedział na początku, że wedle Ajdukiewicza tożsamość położenia w obrębie dyrektyw to miał być konieczny warunek, ale nie wystarczający identyczności znaczeń, a pan właśnie w pana koncepcji ma być zarazem konieczny i wystarczający. Ja chcę przypomnieć, że u Ajdukiewicza na początku on też był konieczny i wystarczający, ale pod wpływem krytyki, którą przeprowadził Alfred Tarski, wycofał się Ajdukiewicz z poglądu, jakoby miał to być warunek wyłącznie, jakoby to miał być warunek i konieczny, i wystarczający, i się ograniczył do koniecznego. I teraz, jeżeli pan przywraca jego pierwotne zdanie, to
to ja bym chciała wiedzieć, jak pan się rozprawił z Tarskim. No można pójść po tej linii, że tam, to, co Tarski zrobił, się odnosiło tylko do języków dyskursywnych, pozbawionych dyrektyw empirycznych. Ja nie wiem, czy tutaj jest potrzeba przytaczania tego argumentu. Ja się zgrabnie od tego uchyliłam, bo też nie wiem, jak pan chce zareplikować. Dobrze, dziękuję bardzo za tak ciekawe pytania. Ja tylko wspomnę o tym, że rzeczywiście teraz nawet sprawdziłem, ja oczywiście odwołuję się do pani profesor w książce, ale sprawdziłem, że rzeczywiście tej stratyfikacji tego, o tym nie napisałem, że to jest, że to u pani było, a ja to czytałem, więc myślę, że to była jakaś też nieświadoma inspiracja, bo oczywiście czytałem te pani teksty, a odwołuję się do innych spraw z pani prac, ale więc to na temat tego, tej stratyfikacji. Jeżeli chodzi o ten, o to, w jaki sposób, dlaczego jest tak, że człowiek łamiący dyrektywę może niekoniecznie łamie ją, tylko po prostu na przykład nie chce, robi nam na złość i tak dalej. Ajdukiewicz tam musiał założyć to takie, dać to za założenie, że mówi serio. Ja to rozwiązałem w taki sposób, że ja uczyniłem z tego założenia mówi serio, że które Ajdukiewicz trochę kładzie, ceduje na użytkownika, że u niego to musi być wymóg, że on musi mówić serio, musi mieć jakieś tam dodatkowe warunki, na niego muszą być nałożone, to ja to scedowałem na tę ideę semantycznego trybunału. To znaczy, że to nie, bo wiadomo, że to nie jest tak, że jeżeli ja krzyknę do kogoś stop, on się nie zatrzyma, to ja sobie myślę od razu, o, nie rozumie słowa stop. Oczywiście, że nie. Ale tu chodzi o to, że jeżeli jest taka sytuacja, w której ja wiem i ta druga osoba wie, ja w wyraźny sposób zaznaczyłem to, tutaj wymyśliłem taki pomysł właśnie, że wymyśliłem taką ideę semantycznych markerów, że ja podczas rozmowy zaczynam sygnalizować, że ja chcę przejść ten tryb semantycznego trybunału, czyli na przykład chcę powiedzieć, ale zaraz, jak ty rozumiesz słowo stop na przykład, albo czy my mówimy w tym samym znaczeniu, czyli markuję, że przechodzimy na inny typ dyskursu i wtedy na przykład mówię ci teraz stop, a ta osoba mówi okej, ale dalej się ruszę. O, i to jest taki moment, kiedy ja mówię, o, coś jest nie tak. To już nie polega na tym po prostu, że ta osoba nie chce, bo powiedziała, że okej, ale rusza się dalej. Więc idea jest taka, że we wszystkich tych przypadkach to jest taki moment, w którym ktoś godzi się na to, żeby przejść na tę grę pod tytułem kalibracja semantyki, a mimo to łamie mi dyrektywę. No więc jeżeli tak się zachowa, że ja widzę, że on zgadza się na to przejście na ten tryb, że zaczynamy mówić o znaczeniu słów i ja używam jakiejś trywialnej właśnie zdania w rodzaju swojej, ale stół to jest mebel, prawda? To wtedy taka, a ta osoba mówi mi nie, to wtedy po prostu ja nie uważam, że on sobie na przykład ze mną pogrywa, tylko zaczynam uważać, że ta osoba nie zna znaczenia słowa stół. I teraz to, co jest istotne w tej mojej wersji koncepcji, to jest nieważne, czy ta osoba, ktoś może powiedzieć, no a przecież ona nadal może się z tobą pogrywać. Oczywiście, że tak, ale ta osoba w tym momencie musi być świadoma, że ona postąpiła tak, że zostanie uznana za niemówiącego poprawnie po polsku. I okej, jeżeli jakie ona tam ma intencje, to mnie nie obchodzi. Ważne jest to, że w tym społecznym kontekście ta osoba pozwoliła sobie na coś, co wyklucza ją ze społeczności użytkowników słowa stół. I to już jest jej sprawa. Jak chce być wykluczona, proszę bardzo, mogą być różne motywacje, do tego nigdy nie dojdziemy. Więc ja to próbowałem rozwiązać tym problemem, tym pojęciem semantycznych testów czy semantycznego trybunału. Jeżeli chodzi o warunek konieczny i wystarczający, to być może nie wyraziłem tego wystarczająco jasno, ale zauważyłem, że u Ajdukiewicza na początku to było jedno i drugie, potem on się wycofał, a ja to chciałem zradykalizować z powrotem, bo uważam, że to wystarczy i to oczywiście prowadzi mnie do pani ostatniego pytania, jak sobie poradziłem z Tarskim. Otóż ja uznałem, że po prostu w dzisiejszych czasach, po tym, kiedy mieliśmy bardzo wiele podobnych kontrprzykładów na gruncie przyczynowej teorii odniesienia, to nie jest specjalnie szokujące. Po prostu przypadek Tarskiego nie jest szokujący. To znaczy, że to, że może się tak zdarzyć, że dwa wyrażenia mają to samo znaczenie, mają inne odniesienie, to jest już taka dziwna konsekwencja, którą już jakby w pewnym momencie dzięki Putnamowi i Kripkemu po prostu zaakceptowaliśmy, że coś takiego może się zdarzyć, że to jest dziwaczne, ale tutaj po prostu przyjmujemy, że no, to jest właśnie jakby dokładnie to, o czym ci ludzie mówili i że to
to się może zdarzyć, jak się ma semantykę niereferencyjną. Ja to po prostu uznaję za konsekwencję, która nie jest już nowa. Rozumiem, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze Pan Profesor może z nami chwilę zostać, to tak mogę. Może jeszcze jakieś pytania, komentarze? Jak na razie nikt się nie zgłasza, to jeszcze ja sobie pozwolę dopytać może o dwie rzeczy. Jedna to mnie też zastanowiły te dyrektywy promotywne, które są Pana dodatkiem i dlatego bardzo mnie interesują. I też mnie zastanawiało, dlaczego właśnie Pan czyni tam tym korelatem tych dyrektyw jednak działanie. No bo u Ajdukiewicza tym korelatem no jednak jest uznawanie, powstrzymywanie się od uznawania. No, to jest trochę inny typ jednak czynności, prawda? Natomiast tutaj mamy działanie. Teraz się zastanawiam, dlaczego na przykład nie jakieś poczucie zobowiązania do działania miałoby być tym korelatem, czy jakaś wola działania miałaby być tym korelatem, tylko samo działanie. No bo załóżmy, Pan mówi, i to są oczywiście świetne i obrazowe przykłady, że prawda, no załóżmy, że no, mówimy, no teraz wykonasz to polecenie, tak? No wykonam. No i mówimy stop, nie zatrzymuję się. No co jeżeli przeszkoda jest natury fizycznej na przykład, prawda? No, bardzo ciekawe pytanie. Przyznam szczerze, że w ogóle to jest zabawne, bo dyskutowałem te teorie wielokrotnie, nikt mi tego nie powiedział. Powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że gdybym teraz tę książkę pisał, to trochę inaczej zrobił. To nie jest wielka modyfikacja, ale teraz myślę sobie, że najpierw odpowiem konkretnie na Pani pytanie. Jest to troszeczkę taka pozostałość z wcześniejszej wersji tej teorii, która była bardziej behawiorystyczna. Wcześniejsza wersja tej teorii, którą chciałem zrobić, była taka mocno, bardzo mocno behawiorystyczna, opierała się tylko na zachowaniach. I potem po stronie empirycznych reguł wyeliminowałem całkowicie ten behawioryzm i w zasadzie on mówi, tam jest mowa tylko o jakimś wewnętrznym stanie, w którym jest użytkownik. My do końca nie wiemy, co to jest, w sensie nie to, że co to jest, tylko jaki to jest konkretnie stan. Nie musimy go identyfikować, ważne, żeby był ten sam stan, który ten użytkownik rozpoznaje, że na przykład to jest. Tak się czuję zawsze, kiedy widzę białą plamę i wtedy powinienem mówić, potwierdzać biały. A po drugiej stronie rzeczywiście zostawiłem zachowanie, bo mi nie przyszło do głowy rzeczywiście, że to może być tak, że na przykład jestem na przykład sparaliżowany, jeżeli dam na to, że na przykład jakiś ulegam nagłemu paraliżowi. I rzeczywiście byłbym skłonny teraz stwierdzić, że gdybym po drugiej stronie powiedział, że nie stoi samo zachowanie, ale stan wewnętrzny, który określony stan wewnętrzny, który normalnie uruchamia mi motorykę, bo ja bym chciał to takie bardzo naturalistyczne mieć. Nie chciałem mieć tam przekonań albo zamiarów, ale chciałem mieć jakiś stan wewnętrzny, który ktoś może nazwać przekonaniem, ale stan wewnętrzny, który zazwyczaj normalnie owocuje tym, że ja się poruszam. To powiedziałbym, że tak, że jeżeli taki stan wewnętrzny powstanie, ale samego ruchu nie ma, to jest okej. Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować taką sytuację. Dobrze, świetnie. To cieszę się, że podobnie myślimy o tych sprawach. I jeszcze tutaj coś tutaj sobie jeszcze wypisałam. Aha, no to jest taki drobiazg, ale jestem ciekawa też jakie jest tutaj Pana zdanie, dlatego że też jak najsłuszniej cieszę się, że w ogóle to podkreśla Pan kilka razy, że jak istotne jest to odróżnianie sporów werbalnych i rzeczowych. No tu Pani Profesor jednak też na ten temat pisała, ale teraz się zastanawiam, bo wśród tych warunków, które tam są wymienione jako kryteria dobrej teorii znaczenia, są też takie jak właśnie identyfikacja synonimów, czy właśnie namierzanie wieloznaczności. No, czy ten warunek rozstrzygania, czy spór jest werbalny, czy rzeczowy, coś wnosi ponad to? No bo jak rozumiem, jak okazuje się, że spór jest werbalny, to zazwyczaj chodzi o to, że na przykład dwie osoby używają różnych słów w tym samym znaczeniu, albo tego samego słowa w różnych znaczeniach. Czy może być jeszcze jakiś inny powód, dla którego spór jest werbalny? Czy to jest jakiś naddany warunek tutaj? Tak, wydaje mi się, że no może być jeszcze tam na przykład jakiś taki przypadek, że ktoś używa wyrażenia nonsensownego, no ale to wtedy byłoby też tak naprawdę po prostu inne znaczenie. Nie zastanawiałem się nad tym, to jest tak, że rzeczywiście, no, widzę to, o czym Pani mówi, że to jest jakby, kiedy ja pisałem sobie ten warunek, to właśnie nawet mówiąc dzisiaj o tym, wyraźnie zaznaczyłem, że to jest taki warunek, który jest trochę, że tak powiem, z innego rejestru, że tutaj to jest warunek, przy którym mi się wydało, że on jest wart podkreślenia, bo on będzie interesujący dla nie tylko filozofów, że jest po prostu istotny społecznie.
ponieważ widzę, że bardzo wiele tych sporów jest czysto werbalnych, ale powiedziałbym, że jakby istotą sprawy jest to, że dlaczego istotne, główny powód, dla którego ten warunek wyróżniam, to jest to, że w przypadku tego warunku można skorzystać z tej teorii tylko częściowo, że właściwie nie musimy się nawet już potem zastanawiać, co jest właśnie, który z tych przypadków zaszedł, czy to jest na przykład tylko jakieś przesunięcie znaczeniowe, czy to jest używanie w zupełnie inny sposób. Więc zgodziłbym się z tym, że ostatecznie tam przyczyną tego sporu werbalnego pewnie będzie coś, co można bez problemu wskazać na tej liście. Ale wydał mi się ten warunek istotny, bo po prostu pomyślałem sobie, że ten semantyczny trybunał bez wchodzenia dalej w powody można wykorzystać w bardzo praktyczny sposób, że ten semantyczny trybunał jest takim doskonałą miarą na werbalność sporów. I dlatego to wyraziłem. Ale rzeczywiście, gdyby ktoś zapytał, no a dlaczego tak się stało, to ostatecznie stało się to z tych powodów, które tam są i tak na liście faktycznie. Świetnie. Jeszcze pani profesor? Skoro jesteśmy przy podziale sporów na terminologiczne i rzeczowe, to ja bym chciała dodać, że obecnie mi się jawi taki trychotomiczny podział. Spory o słowa, o znaczenie słów, o fakty i o wartości. I teraz pytanie, czy spory o znaczenia i spory o wartości można definitywnie odgrodzić, czy nie? Twierdzę, że nie. I jawi mi się tutaj taki problem wart podjęcia. Na ile można odgrodzić, a na ile one zachowują autonomię. I to koresponduje z końcowym okresem twórczości Ajdukiewicza, który podejmując już u schyłku życia problematykę znaczenia, twierdził, że zabarwienie emocjonalne wchodzi w skład znaczenia. A wcześniej jego słynny przykład, czy bat i bicz znaczą to samo. No nie powiemy, że średniowieczni biczownicy używali batów, bo coś nam tu zgrzyta, chociaż niby jest to samo. Wartości korespondują z nastawieniem emocjonalnym. I teraz pytanie, jeżeli już te spory chcemy rozgraniczać, w jakim obszarze spory znaczeniowe zachowują autonomię względem aksjologicznych i vice versa, a w jakim obszarze one się zazębiają? No to mi się wydaje ciekawy problem do podjęcia. To jest ciekawe pytanie, aczkolwiek ja przyznaję, że raczej byłbym skłonny tu twierdzić, że to kryterium, które ja podałem, odróżniania tych sporów, bo to jest coś, co ja nawet w tym dzisiejszym wykładzie poruszyłem, a w książce jest opisywane szczegółowo, no bo faktycznie podobieństwo to oczywiście jest. I niekiedy nawet podobieństwo do tego stopnia, że jeżeli na przykład spotkamy osobę, która ma tak odmienne wartości od nas, jest jakimś właśnie na przykład, nie wiem, mordercą i w ogóle, no zresztą daleko nie trzeba szukać. Teraz mamy wiele takich historii o ludziach, którzy mają podczas wojny takie wartości, przy których w głowie nam nie powstaje, jak oni się mogli tak zachować. I często możemy, opisując taką osobę, jakiegoś mordercę właśnie, na przykład, możemy powiedzieć na przykład, że to jest dla mnie nie do pomyślenia, to jest dla mnie ale to jest tylko taka fraza. Bo oczywiście, że to jest dla nas do pomyślenia w tym sensie, że wiemy, co to znaczy. Wiemy, że ten człowiek takie ma właśnie wartości, tak właśnie się zachowuje i naprawdę to sądzi i naprawdę to czuje. Na przykład, nie wiem, rozkosz, kiedy kogoś zabija. My wiemy, że po prostu przypisujemy mu to i rozumiemy, że tak właśnie jest. Podczas gdy w przypadku tych sporów semantycznych ja byłbym skłonny stwierdzić, że to, co jest ich istotą, to że kiedy ja wykryję taki spór, to po prostu ja już nie wiem, co ten człowiek mówi. To nie jest tak, że przypisuję mu, po prostu to jest ten ciekawy moment, kiedy tracę zdolność przypisania mu jakiegoś poglądu. Podczas kiedy w przypadku sporów o wartości, nawet jeżeli posługuję się tą frazą, że to jest dla mnie nie do pomyślenia, to oczywiście ja tak naprawdę wiem doskonale, co w głowie tego człowieka siedzi. Tylko, że po prostu mnie to odstręcza. I tu bym widział dużą różnicę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. Jeśli nie ma więcej pytań, to raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję, że pan profesor przyjął nasze zaproszenia. Ja tylko jeszcze dwa ogłoszenia może przekażę. Jedno jest takie, że za tydzień, tak jak powiedziałam, spotykamy się na seminarium z panem profesorem Ryszardem Kleszczem.
I to będzie ostatnie lub przedostatnie, bo jeszcze pewne toczę tutaj pertraktacje, spotkanie w ramach seminariów Ajdukiewiczowskich w tym roku akademickim. Natomiast chciałam też zapowiedzieć, że no w przyszłym roku, w 2023, będzie okrągła rocznica Ajdukiewicza i myślę, że uda nam się zorganizować jakieś międzynarodowe sympozjum ajdukiewiczowskie. No i byłoby znakomicie, gdyby pan profesor przyjął nasze zaproszenie również na tamto sympozjum i podzielił się, jeszcze raz przedstawił nam swoją koncepcję, bo wydaje mi się, że jeszcze raz powtórzę, jest to znakomite rozwinięcie pewnych idei Ajdukiewicza, które okazało się teraz żyją swoim własnym życiem i stanowią pewną, mogą stanowić pewną inspirację dla oryginalnych koncepcji, które się znakomicie znajdują we współczesnym dyskursie na temat teorii znaczenia. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Raz jeszcze. Będzie mi bardzo miło dołączyć, jeśli tylko zobaczymy, chętnie się jeszcze porozumiem z panią mailowo, żeby zobaczyć, czy to się da zrobić po prostu czysto tak kalendarzowo dla mnie. Oczywiście, tak, tak. Ja jeszcze żadnych dokładnych planów nie mam, bo jeszcze do 2023 roku, bo w międzyczasie jeszcze sporo różnych innych mamy. Zobaczymy, po prostu rzeczy, bądźmy w kontakcie w tej sprawie. Ale tak myślę, że coś trzeba będzie zrobić z racji tej rocznicy. Jasne. I ten też cykl seminariów tegorocznych jest takim trochę przygotowaniem do tych wydarzeń za rok. Dobrze, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Prześlę panu nagranie do akceptacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie będzie takiej potrzeby, więc nie mówiłem. Można publikować, świetnie. Dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do widzenia. Pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.